spędzić. Dobrze, wydaje się, że pomału już tutaj system mi pokazuje, że jesteśmy na żywo, a jeszcze na tym moim podglądowym monitorku jeszcze nie widzę, żebyście już dostali informację. O, dostaliście właśnie informację, uruchomiliśmy się wam, także super. Witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie po raz pierwszy na jesień. W 11 października 2023 roku. Ja nazywam się Wojtek Woźniczka. Moim gościem dzisiaj jest Piotr Najzer. Cześć. Gościem, to znaczy tak naprawdę współprowadzącym, ponieważ dzisiaj przygotowaliśmy dla Was webinar, który dotyczy bardzo mocno tego, co się obecnie dzieje na rynku, ale też w dużej mierze pokazuje jakąś taką naszą filozofię na prowadzenie negocjacji na rynku sprzedającego, bo to jest głównym takim celem naszego spotkania. Ja oczywiście, zanim jeszcze zaczniemy już tu merytorycznie prowadzić to spotkanie, to bardzo proszę, żebyście się tutaj gdzieś nam w komentarzach przywitali, żebyście napisali, skąd jesteście, żebyście napisali, czym się zajmujecie. Biorąc pod uwagę gdzieś tą społeczność, która z reguły pojawia się u mnie na webinarach, no to zakładam, że będzie sporo pośredników i sporo osób inwestujących w nieruchomości. Pewnie fliperzy, pewnie osoby, które gdzieś tam może kupują na bo to też będziemy dzisiaj rozróżniać. Także słuchajcie, przywitajcie się, napiszcie skąd jesteście, napiszcie czym się zajmujecie. Też jak macie coś ciekawego do zaoferowania, nie wiem, może ktoś ma z Podlady jakieś mieszkanie do sprzedania albo szuka na przykład nieruchomości gdzieś na jakimś konkretnym rynku, to też możecie gdzieś tam wrzucić i napisać. O, super, pojawia się Warszawa, Koszalin, Bytom, znowu Warszawa, po 6 latach w Portugalii Warszawa, no super. Polacy wracają, słuchajcie, Polacy wracają do kraju. Cześć, witajcie, super. O, jesteśmy. Zobacz, Piotr, już z Bydgoszczy też się pojawiły osoby. No i Także super. fantastycznie. Białystok, Kalisz. O, Iwonka, Kraków, cześć, Iwonka, witam cię serdecznie. Zresztą wszystkich was bardzo serdecznie witamy. Zawsze słuchajcie, takie 5-6 minut mamy takie rozbiegowe, żebyście się zgromadzili, bo tutaj zaczynamy dzisiaj o godzinie 19, dlatego że już mamy takie doświadczenia, że w zimie to. Czy w zimie, już taką jesień, powiedzmy, zaczynamy troszkę później, troszkę wcześniej, bo już ciemno jest na zewnątrz, bo jest już zimno, bo już ludzie nie chodzą tak na spacery i tak dalej. No i słuchajcie, no jest też ekipa ze Szczecina już. Jakże mogłoby zabraknąć ekipy ze Szczecina? Myślę, że są tutaj osoby, które są też absolwentami czy kursu negocjator certyfikowany, czy mistrz pozyskiwania ofert, także was również serdecznie witamy. Za chwilkę zaczniemy, słuchajcie, już tą merytoryczną część. No super, widzę, że już jest prawie 300 osób, także bardzo się cieszę, że już w takiej dużej liczbie w środę się zebraliśmy. To jest pierwszy raz, kiedy ja robię webinar w środę, ale dość mocno jest to związane z moim niestety takim bardzo napiętym harmonogramem na te kilka tygodni, co jestem teraz w Polsce, więc tak to wypada. Dobra, słuchajcie, bo ja tak gadam i gadam, żeby was tutaj zebrać wszystkich, ale przecież i tak później będzie nagranie. Od razu odpowiem właśnie, bo takie pytanie się może pojawić. Będzie nagranie oczywiście do tego webinaru. Standardowo, jak zawsze, dla osób, które były zapisane, będzie taka możliwość, żeby to nagranie sobie obejrzeć po webinarze. Także jak ktoś nie mógł dotrzeć, albo ktoś gdzieś tam pędzi na zbity, jak się mówiło, łeb to za mocno, na zbitą głowę, to słuchajcie, to nie ma co się tak stresować, bo będzie można sobie to obejrzeć. Na pewno przez kilka dni jeszcze będzie u mnie też na kanale, a później dla osób, które się zapisały, będzie cały czas możliwość obejrzenia. Więc to jest taka rzecz, która bardzo często Was interesuje. Druga rzecz, która bardzo często Was interesuje, to jest taka agenda dzisiejszego spotkania i plan na to dzisiejsze spotkanie. Słuchajcie, plan jest taki, że tak, najpierw przez około, tak szacuję, 45 do 50 minut będziemy chcieli Wam z Piotrem zaprezentować tutaj to, co przygotowaliśmy, to, o czym będziemy rozmawiać.
co oczywiście będzie dotyczyło tych punktów, które były podane na stronie, na której zapisywaliście się na webinar. Ja za chwilkę o tym jeszcze więcej powiem. Następnie, bo opowiadam Wam o dzisiejszej mojej niespodziance, ale zakładam, że większość z Was już pewnie wie, jaka ta niespodzianka jest, więc chwilkę czasu poświęcę, żeby Wam opowiedzieć o piątej edycji certyfikowanego negocjatora, a oczywiście standardowo na koniec zostawimy sobie sesję Q&A, czyli odpowiedzi na Wasze pytania. Jest taka prośba, żebyście te pytania cały czas zadawali, żebyście sobie te pytania wrzucali w trakcie, może jak będziemy o czymś mówić, bo my będziemy poruszać różne aspekty całego procesu. Natomiast jeżeli wybitnie jakieś pytanie nie będzie dotyczyć w tym momencie tego tematu tak na bieżąco, żeby od razu je odpowiedzieć i wyjaśnić, to my sobie te pytania zostawimy na koniec i na koniec na pewno, jeśli nie wszystkie, to większość pytań nie pozostanie bez odpowiedzi. Planujemy czas naszego dzisiejszego spotkania na maksymalnie 2 godziny. Myślę, że ten czas to będzie tak między godzina 40 a 2 godziny 15 powinniśmy się wyrobić. Tak przynajmniej było do tej pory. Najdłuższy webinar, jaki do tej pory mieliśmy, był chyba 2,5 godziny, ale nie przewiduję, żeby dzisiaj było aż tyle. Z reguły jest tak, że jak jest webinar, to jest mecz Polaków później po tym webinarze i wszyscy uciekają. Natomiast dzisiaj nie ma meczu Polaków, także jest dobrze. Okej. Słuchajcie, temat naszego spotkania, jak widzicie tutaj na prezentacji, którą oczywiście też Wam będziemy wyświetlać, jak negocjować zakup nieruchomości w czasach dużego popytu. I oczywiście my się zajmiemy tym tematem, który no, obiecaliśmy w zaproszeniu na ten webinar, że będziemy go poruszać, ponieważ jest to temat niezwykle istotny na obecnym rynku i prawdopodobnie jeszcze przez dłuższy czas. Ja też przed webinarem dość dużo jakichś danych gdzieś tam przeczesałem, poszukałem, poczytałem trochę i tak dalej, żeby też no, zastanowić się nad tym, czy faktycznie jak mocne podwaliny są tego wzrostu, który jest obecnie. Wzrosty, jak wiecie, są ogromne. Też Wam pokażemy kilka takich danych liczbowych. Natomiast też my się skupimy na tym, w jakimś tam stopniu dzisiaj, jak wykorzystywać umiejętność negocjacji, nie tylko przy zakupie, no bo zakładam, że są tutaj fliperzy, są to osoby, które handlują nieruchomościami, handlują mieszkaniami, no i są to osoby, które chcą maksymalizować swoją skuteczność biznesową dzięki negocjacjom. A ja nie będę tutaj ukrywał, że sztuka negocjacji to również wykorzystywanie prądu, z którym się płynie, czyli trendu, który jest na rynku. Więc też na pewno podpowiemy Wam w kilku słowach, jak skoro już mamy rynek sprzedającego, to jak wykorzystywać też negocjacyjnie to, że jesteśmy na rynku sprzedającego. Natomiast, no jakby w dużej mierze, ponieważ nie chcemy zawieść oczekiwań, będziemy starali się podpowiedzieć Wam, co możecie zrobić, jak kupujecie. No bo zakładam, że są tu fliperzy, ale są tutaj też pewnie pośrednicy, albo są też osoby, które kupują na wynajem. Jak kupujemy na wynajem, no to dobrze wiemy, że wtedy to zakup poniżej wartości rynkowej jest dla nas już jakimś tam wstępem do dobrego inwestowania, tak? Dobrze, więc taki jest, słuchajcie, plan na dzień dzisiejszy. Ja może się najpierw przedstawię, później poproszę Piotra, żeby się przedstawił, no a później już pójdziemy merytorycznie z harmonogramem, z agendą naszego spotkania. Słuchajcie, ja się nazywam Wojtek Woźniczka, zawsze mówię, przyjechałem do Was specjalnie z Krakowa, nadaję do Was z Krakowa, dzisiaj wyjątkowo nie ze swojego studia, tylko jestem troszeczkę w rozjazdach. Ale słuchajcie, czym się zajmuję? No, od ponad 15 lat zajmuję się negocjacjami na rynku nieruchomości. Od 2014 roku dość mocno zajmuję się edukacją w zakresie negocjacji na rynku nieruchomości z wielu powodów. Między innymi z takiego powodu, że gdzieś tam jest to chyba bardziej dopasowane do jakichś moich talentów. Ponieważ w pewnym momencie, jak zacząłem szkolić ludzi, zauważyłem, że jestem lepszym trenerem negocjacji niż negocjatorem. Nie boję się o tym teraz mówić otwarcie, dlatego że mocno też gdzieś wasza osobowość może tutaj wpływać na sposób waszych negocjacji, na waszą skuteczność negocjacyjną, więc to też jest dość istotny aspekt. Natomiast słuchajcie, no już od prawie 10 lat zajmuję się też inwestowaniem na rynku nieruchomości. Tak naprawdę to ponad 10 lat, bo od 2013 roku się tym zajmuję. W większości mam tutaj na myśli kupowanie, inwestowanie w mieszkania na wynajem, na pokoje, pod najem mieszkań. Też oczywiście w flipy,
Czy samemu robię te flipy, czy robię je z kimś ze względu też na małą ilość czasu. Mam też udziały w kilku przedsięwzięciach, gdzie jestem jako inwestor pasywny. Więc słuchajcie, no wszystko, co się wiąże, co można zarobić na nieruchomościach, to na pewno gdzieś tam działam. Również nawet w deweloperce i oczywiście mam też takie wyspecjalizowane pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, które w głównej mierze polega na tym, że pomagam właścicielom działek sprzedawać je drożej pod deweloperkę. Więc słuchajcie, zajmuję się tak naprawdę negocjacjami na zlecenie. Coś, co porzuciłem już kilka ładnych lat temu, ale wróciłem do tego biznesu, dlatego że no, głównie reprezentuję właścicieli działek, które sprzedają pod deweloperkę. Mam platformę kursów dla pośredników, już prawie 1000 absolwentów moich kursów tam się znajduje. Współpracuję z największymi stowarzyszeniami w Polsce, z Polską Federacją Rynku Nieruchomości. No, generalnie pewnie sporo osób mnie zna, więc chyba wystarczy na mój temat. Ale zaprosiłem dzisiaj do studia Piotra Majzera. Ja ze swojej perspektywy tylko tak dwa zdania tutaj wstępu. Piotr jest niezwykle odnoszącym, nie wiem, czy to jest po polsku, tak? Odnoszącym niezwykłe sukcesy inwestorem z Bydgoszczy, moim kolegą, który również jest absolwentem kursu certyfikowany negocjator na rynku nieruchomości z dość wysokim, znaczy niskim numerem, tak? Czyli Piotr był na pierwszej edycji. Ale tak naprawdę zaprosiłem Piotra głównie dlatego, że wiem, że działa bardzo prężnie, wiem, że ma bardzo fajne pomysły na negocjacje, wiem, że jest po prostu w tym dobry i bardzo chciałem, żeby taka osoba bardzo mocno praktyczna, która na co dzień bardzo dużo działa na rynku, się tu pojawiła. Piotrze, jakbyś mógł się również sam przedstawić, byłoby nam bardzo miło. Cześć wszystkim, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj z wami być. Ja faktycznie troszkę bardziej od tej praktycznej strony korzystam z tych negocjacji, no bo nie szkolę z tego zakresu. Dzisiaj mam przyjemność przed wami wystąpić, natomiast to nie jest absolutnie żadne główne spektrum mojej działalności. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata, czekam właśnie na narodziny trzeciego dziecka, także gdybym nagle wybiegł, to znaczy, że dostałem wiadomość, że moja kochana żona zaczęła rodzić, także nie gniewajcie się, bo już jesteśmy w terminie. Natomiast zawodowo związany również z rynkiem nieruchomości, piąty rok teraz już leci. Zaczynałem od podnajmów i przygotowywania mieszkań na wynajem dla studentów. Później pojawiły się flipy na działkach, na mieszkaniach na rynku wtórnym, teraz już trochę też i na pierwotnym. Poszliśmy też w kwatery pracownicze. Właśnie dzisiaj nadaję wam ten materiał ze studia w Bydgoszczy. Jestem w jednym z mieszkań przygotowanym na kwaterę pracowniczą, gdzie jeszcze dzisiaj się wprowadzają najemcy, także no już bardziej nie mogę się wam, z wami podzielić tym, co robię, bo jestem w samym sercu działań dzisiaj. No w Bydgoszczy staramy się wyznaczać standard, jeśli chodzi o rynek najmu, więc te nasze pokoje dla studentów czy kwatery są naprawdę fajnie wyposażone i cieszymy się dobrą opinią na rynku, co skutkuje wieloletnią współpracą i z właścicielami mieszkań, którzy powierzają nam swoje nieruchomości w podnajem, jak i z naszymi najemcami. Też mamy wcale niedużą rotację i wymianę tych najemców. A co do moich sukcesów w tym inwestowaniu, no fakt, całkiem nieźle sobie radzę. Fajne wyniki negocjacyjne udało się wypracować na kilku case'ach. Stąd moja obecność tutaj dzisiaj. Mam nadzieję, że każdy z was wyciągnie coś dla siebie. Jeżeli jest tutaj ktoś z Bydgoszczy, już widziałem na czacie, że jest, to również zapraszam do kontaktu prywatnego. Jakieś pole do współpracy na pewno się znajdzie. Także. No cóż, mam nadzieję, że moja obecność tutaj odbije się pozytywnie w waszej pamięci i będziecie wracać do tych materiałów. Super, bardzo dziękujemy Piotr za to przedstawienie się. Słuchajcie, ja Wam tylko tyle już powiem, że jest nas już ponad 400 osób, dlatego myślę, że to jest bardzo dobry moment, żebyśmy nie ociągali się dłużej i przeszli do części merytorycznej. A agenda jest taka, że na początek no, musimy powiedzieć kilka słów na temat rynku, na temat tego, co się wydarzyło na rynku, na temat pewnych mechanizmów, które się zadziały. Szczególnie, że jeśli oglądacie mnie albo byliście na moich wystąpieniach w zeszłym roku, to dobrze wiecie, że wieszczyłem już przez długi, długi czas, że zresztą nie tylko ja, no wszystkie osoby, które choć trochę rozumieją te mechanizmy makroekonomiczne, to spodziewały się,
że wybuchnie bomba popytowa. I ja pamiętam, zawsze powtarzałem, że rynek czeka na pozytywny sygnał, którym będzie obniżka stóp procentowych. Natomiast okazało się, że został wprowadzony bezpieczny kredyt 2%, coś, co tak naprawdę wyprzedziło znacząco jeszcze obniżkę stóp procentowych. No i pokażemy Wam, opowiemy w kilku żołnierskich słowach, które czynniki w tym momencie głównie determinują wzrosty. Następnie właśnie skupimy się na tej sile w negocjacjach, która, biorąc pod uwagę chociażby właśnie trend na rynku i koniunkturę na rynku, może być przez Was wykorzystywana. Później zastanowimy się nad tym, które nieruchomości, pomimo dużego popytu, czyli czy są takie mieszkania, czy są takie nieruchomości, które pomimo dużego popytu dzisiaj jesteście w stanie negocjować skutecznie, nawet pomimo tego, że no ogólnie na rynku się negocjuje trudniej jako kupującemu. No a później już rzucimy Wam oczywiście tipsy i triki w kilku, a może nawet kilkunastu fajnych odsłonach, więc myślę, że warto z nami być do samego końca. Później oczywiście niespodzianka, no i na koniec panel Q&A, którym chcemy się z Wami podzielić. Piotr, dobra, no to zanim oczywiście opowiem jeszcze o liczbach, to pytanie do Ciebie, jak na rynku bydgoskim wygląda negocjowanie, no jeszcze nie negocjowanie, jak na rynku bydgoskim wygląda rynek w momencie zmożonego popytu związanego z obniżką stóp procentowych i z kredytem 2%? Standardową odpowiedzią jest: panie, telefon dzwoni bez przerwy, nie ma w ogóle o czym rozmawiać, nie? Ceny poszybowały, natomiast zaglądając w raporty z cen transakcyjnych, bo przecież takie raporty z rynku nieruchomości można zdobyć, okazuje się, że te mieszkania faktycznie sprzedają się drożej, ale no nie aż tak, jak poszły ceny ofertowe. Więc no to jest dowód na to, że jakieś negocjacje się odbywają. Są one skuteczne, bo jednak no jest rozjazd między cenami transakcyjnymi a ofertowymi, więc to wciąż da się zrobić. No, zauważalne jest to, że sprzedający mocno okopali się na swoich stanowiskach i tutaj, aby przejść w ogóle do negocjacji, no to trzeba się trochę więcej napracować niż było to potrzebne jeszcze kilka miesięcy temu. Także no, widzę różnicę, co nie znaczy, że się nie da, nie? Jasne. No i teraz pytanie, skąd się bierze ta różnica? Oczywiście jak wszyscy, którzy chociaż trochę rozumieją makroekonomię, wiedzą, że różnica, rynek, jakby trend na rynku wynika z nierównowagi popytu i podaży. I tutaj mamy taki wykres, który przede wszystkim chciałem Wam pokazać, ponieważ on obrazuje coś, czego ja dotknąłem fizycznie w czerwcu zeszłego roku. Mianowicie w czerwcu zeszłego roku szkoliłem sprzedawców u dużego dewelopera. I to był taki moment, w którym, jak widzicie, taki bardzo wysoki wykresik tutaj, słupek na czerwcu, mieszkania wprowadzone do oferty. To był moment, kiedy deweloperzy na siłę rzucili na rynek, po prostu przed tym, jak weszła 1 lipca zapisy nowej ustawy deweloperskiej, no to chcieli się wyrobić, żeby jak najwięcej tych mieszkań na rynek wrzucić. I to był taki punkt przełomowy, jeśli chodzi o zapaść popytową. Znaczy, nie, może nie tyle, wzrost ogromny podaży, czyli dużo mieszkań pojawiło się na rynku, ale przy jednocześnie niskim popycie, co powodowało ogromną dziurę na rynku. I teraz słuchajcie, to co jest bardzo istotne, to znaczy analitycy rynku twierdzą, że taki stabilny rynek to jest taka sytuacja, w której na rynku pierwotnym oferta wyprzedaje się w 6, znaczy tam jest taka chyba do 9 kwartałów, z tego co pamiętam. Natomiast obecnie jest tak, że ta nadwyżka popytu nad podażą jest tak duża, że gdyby deweloperzy nie wypuścili na rynek nic, to już w 1,5 kwartału byśmy mieli sprzedaną całą ofertę na rynku pierwotnym. I to jest główny, podstawowy i prawdopodobnie jedyny jak na tą chwilę powód, dla którego rynek pierwotny totalnie odjechał. Ja oczywiście mówię o rynku pierwotnym, my będziemy się skupiać na rynku wtórnym, ale rynek pierwotny jest wyznacznikiem dla rynku wtórnego i dlatego no, chcę Wam pokazać, jak ogromny skok cenowy mamy. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj grudzień, sierpień, czyli mamy tak naprawdę no, nieco ponad pół roku i w Krakowie, moim Krakowie, który już totalnie odleciał, zaraz przegonimy Warszawę chyba, ja oczywiście mam nadzieję, że nie, mamy wzrosty na poziomie 20%, to jest pół roku 20%, słuchajcie, ale zwróćcie uwagę, najbardziej szokującym miesiącem, który się pojawił, no to są wakacje, tak? To jest lipiec, sierpień, czyli sierpień tego roku,
Mamy, słuchajcie, wzrosty rzędu 5% w Krakowie miesięcznie, czyli no, ogromne wzrosty. Słuchajcie, to jest średnia cena mieszkania na rynku pierwotnym w Krakowie wynosi 15 tysięcy złotych bez 200 złotych. I teraz, jakie to ma znaczenie dla rynku? No tak, po pierwsze, znaczenie ja bym tutaj rozpatrywał w kategorii oczywiście wzrostu ceny, to wiadomo, w kategorii pociągnięcia ze sobą rynku wtórnego, ale też chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Mianowicie tak dramatyczny wzrost cen za metr powoduje, że przykładowo w Warszawie statystyczna rodzina Kowalskich za kredyt bezpieczny 2%, biorąc pod uwagę limit w tym kredycie, może sobie kupić maksymalnie przy średniej cenie 35-metrowe mieszkanie. Natomiast w Krakowie 38-metrowe mieszkanie. W pozostałych rynkach jest to odpowiednio więcej, tak? Zakładam, że w Łodzi będzie to najwięcej z tych miast, które tutaj widzicie. Dlaczego o tym mówię teraz? No dlatego o tym mówię, ponieważ jednym z argumentów dla Was negocjacyjnych, który prawdopodobnie będziecie mogli używać w negocjacjach, będzie fakt, że coraz mniejsza baza mieszkań łapie się na kredyt 2%. Czyli mówiąc krótko, na coraz mniejszej liczbie mieszkań można tych klientów z kredytu 2% gdzieś tam tą nadwyżkę popytu znaleźć. Oczywiście są to głównie mieszkania małe, są to mieszkania oczywiście najtańsze. No ale musicie wiedzieć, że w związku ze wzrostem cen tych mieszkań jest coraz mniej, jest ich bardzo, bardzo mało. Nawet widziałem takie dane, które gdzieś tam pokazywały, że na rynku warszawskim mieszkań łapiących się na kredyt 2% jest już poniżej 15%, tak? Czyli 85% nieruchomości mieszkalnych na rynku warszawskim nie spełnia kryterium kredytu 2%, w związku z czym no, może być to jakiś czynnik hamujący wzrost cen spowodowany właśnie kredytem 2%. No ale podsumowując, ponieważ warto, słuchajcie, co jest bardzo ważne, jeżeli będziecie negocjować kiedykolwiek nieruchomości albo negocjujecie nieruchomości, to wiecie, że ludzie mówią o nieruchomościach, o cenach, o trendach, o popycie, o podaży na podstawie swoich doświadczeń, na podstawie jakiegoś wycinka swojej wiedzy makroekonomicznej, najczęściej na podstawie jakiegoś parametru typu panie, nikt nie dostaje kredytu, ceny spadną, albo wszyscy teraz mają kredyt, ceny wzrosną. I dobrze jest, żebyście mieli wiedzę makroekonomiczną po to, żeby umieć polemizować z niektórymi danymi. I teraz skąd obecnie bierze się wzrost cen? No są to trzy główne czynniki w kontekście makroekonomii. Oczywiście bezpieczny kredyt 2% jako nawet bardziej psychologiczny impuls niż rzeczywisty impuls. Musicie wiedzieć, że w tym momencie, odkąd wszedł mBank do gry, to już mamy chyba skrócenie do 2 miesięcy czasu oczekiwania, natomiast no, jeszcze na początku lipca, lipcu, sierpniu to było 3 miesiące oczekiwania na otrzymanie takiego kredytu. Natomiast no, jest to na pewno czynnik najbardziej działający, ale tak naprawdę rynek już dyskontuje te możliwe obniżki stóp procentowych, które stały się de facto tak naprawdę już faktycznymi obniżkami, już dyskontował wcześniej. I jak widzicie, nawet już od listopada 2022 do marca 2023 WIBOR nam spadł o 0,7%. Co to oznacza? To oznacza, że no, rynki się trochę przygotowywały na te spadki już stóp procentowych, w związku z czym na tą chwilę, słuchajcie, nie ma aż takiego przełożenia na ratę, no, bądź co nie, bądź 1% obniżki stóp procentowych. Więc to też jest ważna informacja, żebyście też widzieli, jak się też rynek sam reguluje, nie? I że też troszeczkę wyhamowuje ten proces. No natomiast no, oczywiście wiadomo, stopa referencyjna na dzień dzisiejszy jest o 1 stopień mniejsza, 1 punkt procentowy mniejsza niż była jeszcze 1,5, 2 miesiące temu, tak? Czyli mamy w tym momencie no, już realny wpływ na wzrost sprzedaży. No i słuchajcie, kilka wątpliwości, które mogą Wam też pomóc w negocjacjach z Waszymi klientami. Nie wiemy, co będzie dalej oczywiście z kredytem 2%. No, tu jest tak ładnie napisane, bo ja sobie to ściągnąłem z komunikatu prasowego, że będzie zależało od ustawy budżetowej. No ale tak naprawdę wybory za 3 dni, za 4, za 3, no a nieważne. No i wiecie już, że w tym momencie no, wahają się te losy dalszych rządów. Natomiast no na pewno to, co jest dane, nie będzie zabierane. Nie wiem, czy widzieliście debatę, to wiecie już, że to, co było dane, nie będzie zabierane. No ale nie wiadomo jeszcze, jak ten wynik wyborów może wpłynąć na politykę fiskalną czy politykę monetarną. A więc tutaj jest jakaś na pewno niewiadoma, która może determinować możliwe jakieś tam ruchy.
Słuchajcie, ja bardzo mocno się starałem znaleźć argumenty za możliwymi spadkami cen i powiem wam, że no ciężko jest to zrobić. Ciężko jest to zrobić, dlatego że większość analityków, którzy działają na rynku, prognozuje, że i tak najwyższe wzrosty będą dopiero w przyszłym roku, więc to jest w ogóle hit. Więc tak naprawdę ten rok jest jeszcze chyba takim rozbiegowym rokiem. Natomiast tak, no, poszukałem trochę, no i wyszło mi, że tym czynnikiem może być spadająca rentowność najmu, tak? Że spadająca rentowność najmu ze względu na to, że więcej osób kupi mieszkania i wyjdzie z najmu, nie będą wynajmować, bo się nie będzie opłacało, skoro mogą mieć własne. I drugi aspekt, no to jest po prostu wzrost cen, który wpływa na spadającą rentowność. Wiecie, nie mogą rosnąć ceny czynszów w sytuacji, kiedy spadają stopy procentowe, bo po prostu większość osób wtedy rezygnuje z wynajmu i kupuje nieruchomości. Oczywiście nieruchomości są droższe, tak? Więc to też jest czynnik hamujący. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że troszkę nam na pewno spadnie ilość nieruchomości zakupywanych inwestycyjnie, co w jakimś stopniu może powodować procesy wyhamowujące spadek, przepraszam, wzrosty cen. No, ale słuchajcie, czy to będzie, tak nie wiem, co Piotr o tym myśli, ja Piotra jeszcze za sekundę zapytam, ale wszystkie jaskółki mówią dość prosto. Nie ma za bardzo sygnałów jakichkolwiek na to, żebyśmy widzieli wzrost, żebyśmy widzieli spadki. Słuchajcie, to, co jest jeszcze znamienite, to, co dzisiaj też właśnie specjalnie szukałem tych informacji dla Was, no to ceny gruntów nie rosną tak szybko jak ceny mieszkań. To też pokazuje, że nie ma jeszcze takiego powrotu deweloperów do kupowania w każdej działki, która im tylko się nawinie, i dość ostrożnie deweloperzy do tego jeszcze podchodzą. Natomiast no, musicie zwracać też na uwagę właśnie na to, że ceny gruntów też przecież powpływają na cenę nieruchomości. Tak? Bardzo fajnie tam widziałem, Daniel jeszcze pisze na czacie, więc ja oczywiście też się zgadzam, że jest tych czynników wzrostowych znacznie więcej. I teraz, żeby właśnie tutaj dać Wam już jakiś pierwszy tip. No, ja nie będę tutaj, może nie dotyję Ameryki, ale słuchajcie, jak ja negocjuję od 15 lat na rynku, czy już nawet od 16 w tym momencie, no to przeszedłem już przez 2013 rok, przeszedłem już przez 2017 rok, nawet pamiętam rok 2008 i to, co się wydarzyło. No i powiem Wam wprost, jeżeli możecie, to szczególnie wykorzystujcie tą, no oczywiście podpowiemy, jak to zrobić, tak, za chwilę, ale wykorzystujcie wtedy, kiedy sprzedajecie, tak, nie skupiajcie się tak bardzo na tym, żeby jak najbardziej zbić cenę przy kupowaniu, bo czasem może się zdarzyć, że cena, która dziś jest, już jest dobra, tak, nie musicie walczyć o cenę niższą, bo może się okazać, że za chwilę ta cena jeszcze bardziej pójdzie do góry, tak, i rynek jeszcze bardziej pójdzie do góry. Czytałem dzisiaj bardzo fajne też opracowanie, że od 2006 roku były tylko trzy kwartały, w których opłacało się poczekać z zakupem nieruchomości, i korzyść wynikająca z poczekania z zakupem nieruchomości po trzech kwartałach wyniosła plus 2%. Natomiast oprócz tego było tam bodajże 50 ileś kwartałów, w których nie opłacało się czekać z zakupem nieruchomości, nie? Czyli po prostu ceny rosły, tak? Więc to jest jakby też dla Was informacja. No i możecie faktycznie, chyba dobrym kierunkiem jest, aby wykorzystać to trend sprzedając nieruchomości i tą siłę negocjacyjną wykorzystać, te umiejętności i wiedzę wtedy, kiedy sprzedajecie. I ja obiecuję, że do kupowania wrócimy dosłownie za chwilę i tam się osadzimy i tam będziemy dłużej z Piotrem rozmawiać. Natomiast zacznę od tego, jak wykorzystać, kiedy sprzedajecie, jak wykorzystać, kiedy jesteście fliperami i faktycznie ten trend, popłynąć z trendem i jak to zrobić. Ja sobie tutaj przygotowałem slajd, ale go na razie usunę, ponieważ zapytam mojego gościa. Piotr, czy ty wykorzystujesz rynek sprzedającego w swoich negocjacjach w trakcie inwestowania w nieruchomości? Oczywiście, że tak. No ja mam tę przyjemność występować w obu rolach, bo zarówno kupuję, jak i sprzedaję, więc muszę się odnajdować w danych warunkach, w jakich przychodzi nam pracować, w obu tych rolach i to równolegle, więc jeszcze nie złapać jakiegoś rozdwojenia jaźni. Może jeszcze dopowiem jedną rzecz tylko, ponieważ ten kredyt 2%, o którym tutaj mówiłeś, że on może zmniejszyć rentowność najmu i tak dalej, myślę, że to jest tylko teoria, ponieważ no, legenda głosi, że ktoś ten kredyt widział na oczy
ilość tych kredytów przyznawanych jest naprawdę nieduża i w mojej opinii się jakoś mocno na rynku nie odbije, ponieważ, no, tak jak słusznie zauważyłeś, wybory za chwilę, a w mojej opinii to jest bardziej kiełbasa wyborcza niż realna pomoc, która miała być udzielona po prostu Polakom w tym względzie. Dowodem na to jest choćby mój znajomy, który no zdolność kredytową sam jako jeden ma naprawdę niezłą, tam na ponad 800, no i nie dostał 500 kredytu, nie? Bo tam analityk po prostu znalazł sobie inne przyczyny, aby tego kredytu nie udzielić. Także nie sądzę, żeby rentowność najmu spadła przez to, no bo dach nad głową to jest jednak potrzeba taka podstawowa, a z tą zdolnością wiemy, jak wygląda w Polsce większość społeczeństwa, niestety tą zdolność ma mierną albo nie ma jej wcale. Natomiast wracając już teraz do kwestii tego, jak wykorzystać ten moment, będąc sprzedającym, no, technik obrony ceny jest bardzo dużo. No, zacząć należy od tej zasady pominięcie przygotowania przesądza o porażce. No, my musimy wiedzieć, co sprzedajemy, dlaczego sprzedajemy, jaka jest sytuacja na rynku i przede wszystkim, co poza naszym mieszkaniem jest w ogóle na rynku dostępne w tej chwili. Ponieważ no, Polacy generalnie nie potrafią negocjować. Na żadnym etapie w systemie edukacji nie jesteśmy uczeni tych umiejętności, więc stąd się biorą wszyscy spece, którzy jak przyjeżdżają oglądać samochód, to chodzą dookoła i kopią w koła, czy wchodzą do mieszkania i zaczynają narzekać. To jest jedyny sposób w ogóle na podjęcie rozmowy negocjacyjnej, znalezienie czegoś, do czego się można przyczepić, a powinno to wyglądać dokładnie odwrotnie. Więc no tutaj dzisiaj jeszcze bardziej istotne jest budowanie relacji. Z jednej strony takiej, aby to była relacja taka no wręcz przyjacielska, żeby ta druga strona się czuła bezpieczna w naszym towarzystwie i się mogła otworzyć z tym, dlaczego tak naprawdę chce sprzedać, czy w tym wypadku kupić, no bo nikt nie kupuje mieszkania dla fanu, czy go nie sprzedaje dla fanu. No zawsze za tym stoi jakiś poważny powód. Do tego powodu motywacja. I jak ten powód uda nam się zdiagnozować, no to te negocjacje wyglądają wtedy zupełnie inaczej, bo z zupełnie innej pozycji do nich przystępujemy. Jako sprzedający, no oczywiście korzystam z różnych technik obrony ceny. No najlepszą jest to, że sam jestem przekonany do tego, co sprzedaję. I wtedy naturalnie w mojej głowie pojawiają się batny i ja wiem, że ja nie muszę. Nie? Także to jest bardzo komfortowa sytuacja, uważam teraz, no bo popyt jest duży, więc no jest to rynek sprzedającego, nie ma co gadać. I tutaj ta obrona ceny jest dużo łatwiejsza niż w sytuacji, jak jest odwrotna koniunktura. Dobra, dzięki Piotr. Dobra, to ja ze swojej strony też chciałbym kilka rzeczy tutaj wrzucić. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o sprzedaży nieruchomości, to musicie pamiętać, że bardzo takim, znaczy taką dużą determinantą tego, jaką strategię możecie przyjąć, jest czas. Czyli dokładnie to, jak wam bardzo zależy na czasie bądź nie. Bo jeżeli wam na tym czasie zależy, no to wówczas idziemy w kierunku niech jak najwięcej osób się dowie o tej nieruchomości, tak? Czyli przygotowujemy najlepsze możliwe zdjęcia, przygotowujemy home staging, to wszystko, o czym się mówi na wszystkich szkoleniach dotyczących sprzedaży nieruchomości, pozycjonujemy, sprzedajemy, wrzucamy na rynek, pokazujemy zajętość i tak dalej. Natomiast jeżeli macie trochę tego czasu więcej, no to ja bym już rozważył, jak wykorzystać dokładnie tą sytuację obecną na rynku, czyli taką, że tych osób będzie więcej. Teraz tak, jak ja pisałem Negocjum, moją pierwszą książkę, to był rok 2013 i to był raczej rynek kupującego. To był taki dołek kryzysu po 2008 i wtedy bardziej się opłacało wystawić z wyższą ceną, na super zdjęciach i czekać. Jak się nic nie wydarzyło przez 3-4 tygodnie, to się wtedy zastanawialiśmy, czy na przykład nie zdjąć ogłoszenia, zmienić zdjęć, poczekać miesiąc, aż się rynek przemieli i wstawić z powrotem. Na innych zdjęciach, na przykład trochę z innym opisem, żeby te osoby, które są na rynku, nie widziały, że to samo mieszkanie. Natomiast dzisiaj, w takim rynku, jak jest obecnie i przy oczywiście tych mieszkaniach, no faktycznie tutaj nie wszystkie nieruchomości aż podlegają takiemu wysokiemu popytowi, o czym będziemy oczywiście za chwilę mówić, to będzie naszym głównym pewnie argumentem w negocjacjach zakupowych albo jednym z głównych. Natomiast weźcie pod uwagę to, że jeśli macie już taką nieruchomość, po którą będzie dzwoniło więcej osób, takie mieszkanie, no to możecie zastosować tutaj strategię dnia otwartego.
Dlaczego robimy strategię dnia otwartego? Bo po pierwsze, ja to nazywam czasem strategią przyszłej soboty, bo sobie wymyśliłem, że najlepszym dniem na dzień otwarty jest sobota. I faktycznie tak jest, szczególnie w dużych miastach, gdzie no też dajemy szansę osobom gdzieś tam z dalszych zakątków województwa, czy w ogóle z innego miasta, żeby mogli przyjechać. Ja mówię na przykład o Krakowie. No i słuchajcie, i najczęściej jest tak, że jak wystawiam ogłoszenie na przykład we wtorek i pojawiają się już chętni we wtorek albo w środę, no to zawsze mówię, że nie sprzedam mieszkania do przyszłej soboty, bo wtedy jest dzień otwarty. No ale w tym czasie można przyjechać i złożyć ofertę. No i najczęściej jest tak, że ja tych ofert już mam jedną, dwie, a może nawet więcej przed dniem otwartym, a później na dniu otwartym mam jeszcze kilka innych. Nawet przygotowujemy pod to specjalną kartkę A4, na której jest miejsce na imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i ofertę. No i taka strategia przyszłej soboty powoduje, że wykorzystujemy najmocniejsze narzędzie, jakie istnieje w dziejach świata, jeśli chodzi o teorię wywierania wpływu, czyli zasadę, że ludzie najbardziej pragną to, co mogą stracić, nie? Czyli w tym wypadku po prostu jak widzą konkurencję. I tutaj jest kilka innych trików, to chociażby samo to, w jaki sposób odpowiadamy, jak do nas zadzwonią, tak? Czy aktualne, no to oczywiście odpowiadamy, że teoretycznie, tak? Co oczywiście nic nie znaczy tak naprawdę, ale już gdzieś daje do zrozumienia, że jest jakieś zainteresowanie. I teraz chciałbym jeszcze przekazać jedną bardzo ważną rzecz. Czasami będzie tak, że my nie będziemy udawać tego popytu albo generować ten większy popyt po to, żeby ci ludzie się licytowali, przebijali nie wiadomo jak bardzo. Czasami będziemy robić to po to, żeby ktoś, kto się waha, żeby ktoś, kto chce kupić, ale obawia się, bo ma stres z tym związany, bo być może boi się dużego wydatku, przyjęcia na siebie kredytu i tak dalej, żeby pomóc mu podjąć decyzję na tak. Ponieważ bardzo często jest tak, że ludzie potrzebują potwierdzenia, że inni to chcą, tylko po to, żeby podjąć w ogóle decyzję na tak, żeby się nie bać podjąć decyzji na tak. Często jest tak, że dzieje się to w związku z ewentualną późniejszą chęcią od sprzedaży takiej nieruchomości. Tak? Każdy się zastanawia, a co gdybym musiał w przyszłości sprzedać? No to lepiej jest kupić taką nieruchomość, która da ci, może nie gwarancję, ale większą szansę na odsprzedaż w przyszłości z zyskiem. Więc generowanie takiego, wiecie, takiej napięcia wśród kupujących, że jest więcej innych osób chętnych, to nie jest tylko jakaś tam tandetna forma manipulacji, ale często jest to pomoc w podjęciu decyzji, ponieważ ludzie chcą to, co pragną inni. Tak? Czyli ludzie będą chcieli kupić, jeżeli inni będą chcieli kupić, będą czuli ten społeczny dowód słuszności. W zasadzie to jest Cialdini, o tym się mówi od 30 lat w Polsce, już w Stanach jeszcze wcześniej, więc wszyscy o tym wiedzą, ale też zwracajcie na to uwagę. Dobra, ale tematem przewodnim naszego spotkania oczywiście jest negocjowanie przy zakupie. Chcieliśmy Wam dać narzędzie albo też kilka tipów i wskazówek, że faktycznie nie musicie wykorzystywać tego, żeby płynąć pod prąd, ale no, obiecaliśmy też, że będziemy mówić o negocjowaniu na rynku, który no, de facto jest rynkiem sprzedającego, a my przecież kupujemy. Piotr, zacznijmy od tego. Czy według Ciebie, albo może nawet wprost od razu zapytam, które nieruchomości pomimo wysokiego popytu i tak negocjuje się łatwiej i na których nieruchomościach w Twojej ocenie jest większa szansa dzisiaj, żeby coś ugrać? Zdecydowanie są to nieruchomości, z którymi sprzedający nie są związani emocjonalnie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim nieruchomości spadkowe, które no, wpadły im w gratisie. Nie są z nimi emocjonalnie związani, bo to wiesz, jak kogoś wpuszczasz do domu, w którym sam mieszkasz i ktoś ci tam zaczyna łazić, zaglądać w twoje konty, a jeszcze przyjdzie i zacznie narzekać, no to wiesz, to się odpala, nie? Takiego wała ci nie sprzedam. W przypadku mieszkań spadkowych nie ma takich emocji wśród sprzedających, bo często jest to tak, że ci sprzedający są w ogóle z innego miasta, to mieszkanie jest dla nich w ogóle problemem. Często te mieszkania w ogóle mają jeszcze jakąś nieuporządkowaną sytuację formalną, oni muszą koło tego chodzić, więc w mojej opinii to są nieruchomości, które negocjuje się zawsze najłatwiej, bo ich tak naprawdę nawet nie trzeba negocjować. Tam wystarczy no, pomóc tym ludziom pozbyć się problemu i oni chętnie po prostu, jak zauważą, że po drugiej stronie mają kogoś, kto wie, co mówi i że pomoże im przez cały proces przejść sprawnie, bezproblemowo, i oni nie będą musieli się tym za bardzo zajmować, to okazuje się, że cena no, wcale nie jest kluczowa
w tym momencie. Także no to zdecydowanie tak. No na pewno mieszkania, które są trudno sprzedawalne, czyli ich stan no nie wskazuje na to, że ktoś chciałby tam się szybko wprowadzić, nie? Czyli wszelkiego rodzaju ruderki i mieszkania duże, no bo dzisiaj cena z metra, jak pokazywałeś już, no sięgają naprawdę wysokich pułapów, więc no duże mieszkania są po prostu drogie i nimi interesuje się zdecydowanie mniejsza rzesza potencjalnych kupujących, więc one dłużej wiszą na rynku, a co za tym idzie, no sprzedający są bardziej chętni już do rozmowy, bo są już trochę zmęczeni tym, że pokazują te mieszkania, a nie mogą ich sprzedać. No to są chyba takie no, trzy obszary, w których najczęściej i najłatwiej się kupuje za cenę niższą, niż one były wystawione. Super. Ja oczywiście też sobie przygotowałem na to slajd. Ja niezmiennie będę twierdził, że łatwiej się negocjuje mieszkania po remoncie i zawsze tutaj dodaję 8 lat temu. Czyli są to mieszkania, które według właściciela są fajne, nowoczesne i niedawno co wyremontowane. Natomiast według tak naprawdę powszechnie panującej opinii są to już mieszkania, które wymagają odświeżenia, a na pewno nie są już w takim standardzie dzisiejszym. Dlaczego tak jest? Dlatego, że podam wam konkretny przykład. To jest Warszawa, to jest Plac Konesera. Ja pamiętam, to jest chyba Praga Północ jeszcze. Jeśli nie chcę tutaj walnąć gafy, bo nie jestem z Warszawy, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze Praga Północ. Jak pamiętam, kiedyś wokół Placu Konesera mieszkanie kosztowało 10-11 tysięcy za metr, 9 tysięcy za metr. W momencie, kiedy powstała ta inwestycja, czyli Plac Konesera i tam były mieszkania po 17 tysięcy, to nagle mieszkania w blokach z płyty zaczęły być wystawiane za 15-16 tysięcy. I to był niezły paradoks, ponieważ mogłeś kupić nowoczesne mieszkanie w pięknym lofcie, wiesz, z siłownią na dole, z restauracją, no, z nowoczesną windą i tak dalej, z parkingiem podziemnym za 17 tysięcy za metr, bo miałeś mieszkanie w bloku z płyty w trochę obdrapaną klatką i wiesz, i z malutką windą bez miejsca postojowego za 16 tysięcy. No nie muszę mówić, że oczywiście na takich mieszkaniach było znacznie mniej osób, znacznie mniej chętnych, a co powodowało, że ci właściciele mieli znacznie większą tak by chęć do negocjacji, że się tak wyrażę. Drugi punkt, który sobie napisałem, w zasadzie Piotr, o tym powiedziałeś, to są mieszkania łatwo pozyskane przez sprzedającego. I tutaj jest taki tip dla was. Zadawajcie zawsze trzy grupy pytań na spotkaniu. Ja o tym jeszcze powiem za chwilę, mamy kolejny slajd, jak dokładnie takie tipsy i triki, jak negocjować, ale już trochę wyprzedzę. Mianowicie musicie zrobić tak, jak będziecie wypytywać, jak będziecie po prostu budować relacje nawet, nie? Na początku sobie spotkacie się z ludźmi i będziecie rozmawiać, a zadawajcie pytania o obszar motywacja do transakcji, tak? Czyli dlaczego sprzedają? Nawet lepiej z jakiego powodu. To jest nawet taki niuans, że zadanie pytania, dlaczego sprzedają, już powoduje, że człowiek się czuje zaatakowany, musi się tłumaczyć, a z jakiego powodu powoduje, że on faktycznie powód gdzieś tam wyjawia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, jak weszli w posiadanie. To jest niezwykle ważne i dobre pytanie, bo to nie tylko daje informację, czy ktoś dostał spadku i na przykład będzie łatwiej z nim negocjować, ale to na przykład daje informację, kiedy wszedł w posiadanie tego mieszkania i może się okazać, że ta osoba weszła w posiadanie tego mieszkania w 2001 roku i na dzień dzisiejszy to mieszkanie jest warte 600% więcej niż było w 2001 roku, co znacznie ułatwia negocjowanie, ponieważ taka osoba, która jakby zmniejsza zysk o nawet 20-30%, 600%, ma znacznie mniejszy problem z tym, żeby odpuścić, niż osoba, która na przykład kupiła, nie wiem, strzelam, w 2007 roku, tak, na kredyt we frankach. A to wiadomo, że będzie taką osobą trudniej. I to jest taka pierwsza grupa, tak, czyli ogólnie pojęta motywacja do transakcji. Druga grupa pytań, którą warto zadawać, to jest grupa pytań, którą warto zadawać w kontekście czasu transakcji. I tutaj oczywiście ja się już dawno nauczyłem, że jak zapytasz kogoś, czy się spieszy, czy zależy na czasie, to chyba zawsze powie, że nie. Nawet jak mu zależy, bo wiecie, ludzie się boją, że to najzwyczajniej w świecie po prostu osłabią swoją pozycję negocjacyjną. Natomiast jak 15 minut później, w tej samej rozmowie, zapytałem tego samego człowieka, kiedy chciałby sfinalizować i usłyszałem, no wie pan, tak do końca tego miesiąca byłoby super, a był 20, no to jednocześnie
Wiedziałem już, że zależy mu na czasie, tak? Więc taki nawet mały niuans, czyli zadanie pytania, kiedy chcieliby sfinalizować, kiedy chcieliby zakończyć tą sprzedaż, kiedy by się chcieli na przykład spotkać u notariusza i tak dalej, już wam pozwoli nieco odkryć sobie, co tam się dzieje. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, którą warto też wypytać, to są wszystkie inne aspekty, które mogą wam pomóc w tych negocjacjach. No i to są aspekty na przykład o inne ważne, jeszcze jakieś tam aspekty dla tego sprzedającego niż tylko pieniądze. No bo może się zdarzyć, że tutaj taka osoba chce jeszcze pomieszkać w tym mieszkaniu trochę. Albo taka osoba chce na przykład, no nie wiem, mieć pieniądze szybciej, większą gotówkę, a tutaj była rozmowa o kredycie do tej pory, tak? Więc może nawet zwiększenie zadatku, czy tutaj tej pierwszej kwoty. Więc ważne jest, żebyście, jeżeli tylko jest taka możliwość, żebyście te pytania tutaj zadawali. I jeszcze jedno pytanie, o którym ja zawsze mówię, jak sprzedajecie, to jak do was przyjdzie kupujący, zawsze zapytajcie się, z ciekawości zapytam, co się spodobało w ogłoszeniu, że akurat to mieszkanie pan zechciał obejrzeć. Słuchajcie, ja wrzuciłem, ponieważ mam od miesiąca, półtora miesiąca na TikToka, wrzuciłem tam z 10 filmików, z 12 i filmik, w którym właśnie to pytanie pokazuje, no to w ogóle jakiś szał, ma tam ponad 400 tysięcy odsłon już ten film, a widać, że po prostu to pytanie jest dobre i ono bardzo dobrze tutaj siada. Mieszkania nietypowe. Co to znaczy mieszkania nietypowe? To znaczy takie mieszkania, które nie mają klasycznego układu. To znaczy takie mieszkania, które na przykład, jak zauważycie w nich potencjał, będą dla was atrakcyjne, ale dla większości rynku nie. No i taki przykład mogę wam podać: mieszkanie, które kupowałem od dewelopera, cały narożnik bloku, ponieważ deweloperowi niestety nie udało się uzyskać pozwolenia na taką liczbę mieszkań, jaką chciał, bo brakło miejsc postojowych, standard, no to musiał mieszkania małe poscalać w duże. No i miałem, słuchajcie, do kupienia mieszkanie, cały narożnik bloku, dwa mieszkania 46-metrowe złożone w jedno mieszkanie 92-metrowe. I powiem wam, w ramach ciekawostek, byłem chyba jednym z nielicznych negocjujących i chętnych kupić, łącznie z tym, że nawet deweloper tam od razu już jakąś promocję zaproponował, dlatego że po prostu rynek się dużo mu ograniczył, a dla mnie to jest idealne rozwiązanie, dlatego że ja sobie te mieszkanie od razu dzielę na dwa i później sobie dzielę na pokoje. Także popatrzcie na to też w ten sposób, że od razu myślcie o targecie swoim, pod który możecie zaproponować, jak już idziecie na negocjacje, a szczególnie dobrze wtedy będzie, jeżeli wasz target, któremu możecie zaproponować, jest w mniejszości na rynku, no bo będzie wam takie mieszkanie łatwiej negocjować. Mieszkania z problemem, no to już tutaj Piotr o tym mówił. Widzę, że tam się Jurek Sępowicz mocno udziela na czacie, więc kto jak kto, ale Jurek Sępowicz na temat mieszkań z problemem na pewno wam może dużo też powiedzieć. Pozdrawiamy Jurka. Mieszkania droższe niż 800 tysięcy, czyli po prostu takie, które się nie kwalifikują do programu Kredyt 2% i prawdopodobnie tam będzie mniej osób. Czy jeszcze jakieś mieszkania? Jak chcecie, to się podzielcie w komentarzach. My idziemy do kolejnego slajdu, do takiego chyba najistotniejszego na dzień dzisiejszy, czyli do tych uniwersalnych wskazówek, które chcemy wam przekazać, bez względu na to, jaki jest rynek, czy jest rynek sprzedającego, czy kupującego, które pomogą wam lepiej wynegocjować. Piotr, zacznę oczywiście od ciebie, jako mojego gościa. Jak ty to robisz, na co ty zwracasz uwagę, czym się posiłkujesz, co ci ułatwia w negocjacjach? Opowiedz proszę. No, przede wszystkim najważniejszy, taki mi przyświecająca zasada, to jest to, że negocjacjom podlega wszystko. Bardzo często w ogóle rozmowy na temat negocjacji w mojej opinii zbyt mocno oscylują tylko wokół ceny. I nawet takie materiały szkoleniowe często pojawiające się dotyczą tylko negocjacji, zbijania ceny. Jak się szkoli handlowców, no to jest, wiesz, zbijanie obiekcji po to, żeby utrzymać cenę i tak dalej, i tak dalej. A to jest w ogóle, moje doświadczenie podpowiada, że cena bardzo często nie jest najistotniejszym elementem całej układanki. Ale żeby w ogóle dotrzeć do tego, no to właśnie trzeba się do takich negocjacji przygotować. Trzeba odpowiednio zbudować relacje, aby ta druga strona czuła się na tyle bezpiecznie w naszym towarzystwie, żeby zechciała otworzyć się
i podzielić tym, co tak naprawdę w tej sytuacji jest dla niej problemem, a okazuje się, że może być tych problemów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Fajnym pytaniem, ty o tym wspomniałeś, mówiąc, pytając o czas, tak, kiedy chcieliby sfinalizować. Fajnym pytaniem wprowadzającym w ogóle do tej tematyki jest, ile państwo potrzebujecie czasu, żeby to sfinalizować? I tutaj albo od razu się wysypią, nie, nie, my jesteśmy gotowi już, możemy jutro. I tu od razu widać, że jest, że to może być wskazanie, bo to oczywiście nic pewnego, ale może być wskazanie, że im na czasie zależy. No albo tak, wtedy wyskakują, nie, no minimum 3 miesiące. Nie? To oczywiście znowu może oznaczać wiele i to już nasza rola jest zadać kolejne pogłębiające pytania, żeby sprawdzić, czy 3 miesiące, bo oni najpierw chcą to sprzedać, wziąć już kasę, dopiero sobie poszukać coś, co kupią i gdzie będą mogli się przenieść i tak dalej. Albo może się okazać, że tam jest jakiś inny problem formalny, który może być na przykład właśnie łakomym kąskiem dla kogoś o doświadczeniu wspomnianego Jurka Sempowicza, który w tych tematach czuje się świetnie. Więc słuchajcie, no negocjacjom podlega wszystko. Terminy, wyposażenie mieszkania, kto odpowiada za jego opróżnienie, kiedy w ogóle dochodzi do transakcji, kiedy wpłacamy zadatek, czy wpłacamy całość kasy od razu, czy dzielimy tę płatność i będzie odroczona, czy w ogóle dajemy sobie jakiś dłuższy termin na umowie przedwstępnej, ale już wchodzimy w posiadanie tego mieszkania i możemy je remontować i przygotować do sprzedaży. No, negocjować można naprawdę wszystko i kiedy uda nam się na przykład wynegocjować taki układ, że nie zbijamy ceny, ale wpłacamy zadatek na poziomie tam powiedzmy 10% wartości mieszkania i dostajemy je w posiadanie. Możemy je w tym czasie wyremontować, przygotować do sprzedaży i znaleźć na to klienta. No to po co mamy zbijać tą cenę, jak w ogóle nie musimy angażować swojego kapitału, nie? Dlatego najistotniejszym elementem w ogóle rozmowy z tą drugą stroną, ze sprzedającym, no to jest zbudowanie takiej relacji, żeby on chciał z nami otwarcie rozmawiać. Jeżeli doprowadzimy do takiego poziomu naszej relacji, no to dużo łatwiej będzie nam później tak poukładać przebieg tej transakcji, aby stworzyć z tego okazję zakupową dla nas. To nie zawsze musi być cena. I to bym chciał podkreślić na wstępie, bo technik, metod jest bardzo wiele, ale to w ogóle zmienia trochę perspektywę i patrzenie. Sami się nie fiksujemy na tej cenie. Często ludzie wchodząc na rozmowę negocjacyjną na temat zakupu mieszkania już tam ogryzają paznokcie i się zastanawiają, jak tylko wrzucić tą niską cenę, żeby ją zakotwiczyć i tak dalej. Wcale nie trzeba tego robić, nie? Przecież można zbudować tą relację tak, że to w ogóle druga strona powie nam wprost, na czym im zależy, a my wtedy no idąc tą zasadą, że nie ma nic za darmo, no możemy poszukać rekompensaty tego, że idziemy im na rękę na przykład z terminami w cenie, jeżeli nam zależy na cenie i odwrotnie, nie? Okej, no możemy utrzymać tą cenę, no ale zapłacimy za jakiś czas i robimy deala no nie swoim kapitałem tak naprawdę, nie? No mówię, elementów jest wiele. I tylko to, czy będziemy przygotowani do rozmowy, pozwoli nam do tych wszystkich elementów dotrzeć i je po prostu wykorzystać w tej rozmowie. Super. A w zasadzie ja nie pokazywałem Piotrowi tej prezentacji, natomiast w zasadzie mocno to, o czym ty mówisz, pokrywa się z tym, co ja później pokazuję na slajdzie. W sensie tam się pojawiają pytania, my je cały czas tutaj widzę już, Ania z backstage'u nam te pytania zaznacza, więc my na pewno do tych pytań wrócimy, my wam będziemy starali się odpowiedzieć na te pytania, także śmiało zadawajcie pytania. Podsumuję też ze swojej perspektywy takie 5 punktów istotnych do tego, żeby prowadzić negocjacje. I tutaj zaczynam w zasadzie od tego samego, od czego zaczął Piotr, od sztuki budowania relacji. I teraz chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, bo widziałem gdzieś tam w komentarzach się pojawiła słuszna uwaga i ja się też z nią utożsamiam, że jak budować relacje, jak jest 5 innych chętnych, prawda? Jak jest ten duży popyt. Natomiast no, też zwróćcie uwagę, że my mówimy o tym, żeby w pierwszej kolejności właśnie szukać takich nieruchomości, na których nie ma tego popytu, aż tak dużego. W drugiej kolejności mi się wydaje, że są pewne elementy związane z budowaniem relacji, które nawet możemy wykorzystać pomimo dużego popytu. Mam to chociażby na myśli takie aspekty, które możemy zrobić jeszcze przed spotkaniem. Czyli na przykład
To, co ja zawsze robię, to zawsze staram się dowiedzieć, z kim mam do czynienia po drugiej stronie i staram się zrobić jakikolwiek research na temat drugiej osoby. W sensie my do tego stopnia kiedyś już opracowaliśmy ten research, że wcześniej, jak jeszcze nie było RODO, to było dużo łatwiej, bo jak mieliśmy imię, nazwisko, numer telefonu, a te dane najczęściej mamy, tak? No bo nawet jak mamy imię z ogłoszenia i numer telefonu, to nazwisko jest łatwo zdobyć, no bo po prostu zapytamy pod koniec rozmowy. No to już wtedy na przykład mniej więcej była szansa na to, żeby się dowiedzieć, kim jest ta osoba, tak? Żeby znaleźć ją gdzieś w internecie, znaleźć ją gdzieś na Facebooku, zobaczyć, co lubi, zobaczyć, jakiemu klubowi piłkarskiemu kibicuje, zobaczyć, na jakie ewentualnie jakiej muzyki słucha, gdzie się udziela, jak się udziela. Oczywiście są trzy rzeczy, o których nie powinienem mówić, ale są niezwykle silne, czyli polityka, czyli religia, czyli jakieś światopoglądowe tematy. Więc już sama znajomość tych elementów pozwala wam zrobić tak zwaną gdzieś ingracjację na spotkaniu, tak? Czyli na przykład kogoś pochwalić za osiągnięcia, które ma w jakiejś dziedzinie. Być może się dowiecie, że dana osoba na przykład, no nie wiem, studiowała budownictwo na Politechnice w Krakowie. Wiecie, że mało kto zdaje na pierwszym roku wytrzymałość materiałów, więc już można zagaić gdzieś w ten sposób, tak? Mało tego, jaki jeszcze research robiliśmy? No na przykład nawet sprawdzaliśmy na mieszkaniu, słuchajcie, zdjęcia, które były w internecie, też dużo mówią o właścicielach. My nawet robiliśmy na przykład, wyciągaliśmy, wycinaliśmy na przykład jakieś obrazy albo grafiki, albo jakieś rzeczy, które gdzieś tam były na mieszkaniu i wrzucaliśmy to do Google wyszukiwanie obrazem. To zajmuje dosłownie parę sekund, a Google nam znajdował na przykład, nie wiem, jakąś szkołę karate, do której chodzą dzieciaki tego człowieka, albo na przykład jakieś grafiki Kandyjskiego. Widać, że ktoś jest fanem. Więc to są wszystko takie rzeczy, które za pomocą tej reguły wspólnej wioski, czyli czegoś, co was łączy, już możecie delikatnie na spotkaniu zrobić, nawet w sytuacji, w której no, jest tych chętnych więcej, tak? Ale żeby się jakoś wyróżnić od tych ludzi, żeby się jakoś wyróżnić, słuchajcie, od tych pozostałych osób, bo no tak jak mówił Piotr, no, cena nie zawsze będzie wyróżnikiem. Oczywiście, jeśli ktoś się uprze, że liczy się tylko kasa i nic więcej, no to pewnie tam już nic nie zdziałamy, tak? No, jeszcze macie coś, co się nazywa technika ostatniej szansy. Czyli możecie zawsze zapytać, jak już będzie ta kwestia tej ceny, że inni dają więcej, to zapytać wprost, co mogłoby się wydarzyć, żeby państwo się zgodzili na przykład mnie sprzedać to mieszkanie o te 5-10 tysięcy mniej niż faktycznie tej innej osobie. No wiecie, może jakieś hasło, że no gdyby tamci jednak chcieli na kredyt, a pan daje gotówkę, nie? Albo no, ale gdyby na przykład pan nam tutaj zostawił jeszcze stolik, bo coś tam, bo tamci mówili, że oni jeszcze meble zabierają, czy coś. Słuchajcie, no to jest takie pytanie ostatniej szansy, tak? Na takim trudnym rynku, a warto je zadawać, tak? Bo pewnie będzie więcej takich sytuacji, w których ludzie będą robić licytacje, będzie cena działać i najzwyczajniej w świecie po prostu będzie trudniej. Więc to budowanie relacji jest zawsze naszym obowiązkiem jako osób, które idą na negocjacje. Warto też robić research przed negocjacjami. Jak nie możecie znaleźć człowieka, no to taki tip dla was, wrzućcie sobie do WhatsAppa numer telefonu i zobaczcie, czy jest awatar. Nie? Często ludzie mają awatara. Nie, zawsze możecie to zdjęcie z tego awatara sobie wrzucić później do Google i bardzo często jest to samo zdjęcie, które gdzieś funkcjonuje w internecie, bo to jest z reguły dobre miejsce, dobre zdjęcie, nie? Więc też często tak się pojawia. Sztuka zadawania pytań, o tym mówiłem trochę wcześniej, czyli te trzy obszary, które warto zweryfikować, szczególnie presję czasu oraz motywację do transakcji. I to już nawet Piotr bardzo fajnie zasygnalizował pytaniem o tą finalizację, prawda? Bo że jak oni są gotowi do finalizacji od razu, no to już jest jakiś tam wskaźnik, który może być dla was istotny. Sztuka rozpoczynania targowania się. I tutaj bardzo bym chciał wam podrzucić chociażby tą skuteczność związaną z kotwiczeniem. Bo też trochę właśnie Piotr mówił o tym, żeby nie zwracać za bardzo uwagi na to kotwiczenie. Natomiast jeżeli już dojdzie do targowania się, jeżeli dojdzie już do rozmowy o cenie, no to bardzo często ja dostaję takie pytanie, kto pierwszy powinien podać cenę? Nie? No bo de facto cena już jest podana, no bo ona już jest w ogłoszeniu. No ale odpowiadając na pytanie, kto pierwszy powinien podać cenę, odpowiadamy na pytanie, czy ty powinieneś jako kupujący coś powiedzieć, czy ty powinieneś jako kupujący oczekiwać zejścia z ceny przez sprzedającego. I słuchajcie, i odpowiedź na to pytanie jest dość mocno złożona, ponieważ ja przez wiele lat miałem wrażenie, bo wyczytałem tak w jakiejś mądrej książce, że trzeba zrobić wszystko, żeby strona sprzedająca jako pierwsza zeszła z ceny. Czyli na przykład, nie znacie, jak znacie moje książki, słynne, ile tak realnie.
Jak zakładamy, że większość osób wie, że cena w internecie jest ceną życzeniową, a później realnie no, to jest ta cena właściwa. No i słuchajcie, ja bardzo długo tak robiłem, ale później się zorientowałem, że można to zrobić lepiej. Jak można to zrobić lepiej? No na przykład, a mamy drugą szkołę, która mówi, to ty pierwszy rzuć cenę i kotwicz. Czyli na przykład rzuć nisko, tak? I teraz pytanie jest takie, której techniki kiedy używać? No i ja się nauczyłem z praktyki, że wszystko zależy od tego, jak łatwo negocjowalny i dostępny jest przedmiot negocjacji na rynku. Jeżeli przedmiot negocjacji na rynku jest trudno dostępny, jeżeli jest to jakaś nietypowa nieruchomość, jest jej mało, jest mało potencjalnych chętnych, ale też mała podaż, to wówczas ta technika kotwiczenia, zarówno jak sprzedajesz, jak i kupujesz, się bardziej sprawdza, bo i tak musisz trafić na odpowiedniego klienta, a dla niego cena będzie drugo- bądź trzeciorzędowa. Natomiast w momencie, kiedy ta przedmiot negocjacji jest bardzo łatwo podlegający obrotowi, czyli na przykład w Polsce najczęściej handlowanym mieszkaniem jest 47 metrów, dwa pokoje z kuchnią. Jak się jeszcze łapie na kredyt 2%, to już w ogóle. No to w takiej sytuacji, no wyobraźcie sobie, że przychodzicie do kogoś, kto już ma wystawione za 450, wy mówicie 320, a on mówi www.na.drzewo.pl, nie? Dlaczego? Dlatego, że on ma więcej innych potencjalnych chętnych. Natomiast w takiej sytuacji bardziej się sprawdza właśnie technika, która bazuje na tym, że zadajecie pytanie, ile tak realnie. Czyli robimy wszystko, żeby druga strona jako pierwsza zeszła z ceny. Dlaczego? Bo jeżeli ta druga strona jest na przykład pod presją czasu, bo na przykład, nie wiem, wysypała się transakcja i tak dalej, to może się okazać, że właśnie w tym momencie ta osoba nam trochę więcej zejdzie, bo akurat w tym momencie po prostu potrzebuje na szybko podjąć decyzję. Nie? Natomiast to, że zyskamy kotwiczeniem, jest mniej prawdopodobne i mniej realne. Dalej, jak prowadzić ustępstwa? No przede wszystkim nie ustępujcie od razu całości, co możecie ustąpić. No bo bardzo często jest tak, że możemy 10 tysięcy dać więcej, dajemy od razu 10 tysięcy więcej, druga strona jest przekonana, że możemy dać jeszcze więcej, a my mamy bufor, koniec. Technika ustępstw mówi wprost, ustępuj powoli i coraz mniej, niech twoje pierwsze ustępstwa będą większe, a każde kolejne mniejsze, aczkolwiek powiem z mojego doświadczenia, że rzadko się spotykają negocjacje, żeby się przerzucać o 5 zł, no chyba, że po drugiej stronie już naprawdę ktoś jest taki, kto to bardzo lubi się targować, ale najczęściej to są dwa, góra trzy posunięcia i to jest koniec. I najczęściej to nie są posunięcia cenowe, tylko najczęściej to jest posunięcie cenowe plus jakiś offset, który gdzieś tam się z tym wiąże. I też fajną rzeczą jest to, żebyście na przykład grali techniką alternatywnego wyboru, czyli na przykład dawajcie kilka opcji zakupu. I to jest też nie tyle nawet istotne, że jak dajecie na przykład dwie, trzy opcje zakupu, to ludzie mają ograniczoną percepcję, żeby wybierać z wielu, więc będą większe prawdopodobieństwo, że wybiorą któreś z waszych, bo wasze będą trudno porównywalne z ofertą waszej konkurencji. Natomiast to jest istotne, to, że otwieracie też w umyśle drugiej strony jakieś inne opcje sprzedaży zakupu. I tutaj na przykład fajnie się to sprawdza przy zakupie działek pod na przykład deweloperkę albo przy zakupie kamienic pod jakąś inwestycję, którą później będziecie na przykład remontować i robić tam więcej mieszkań. Dlaczego? Dlatego, że na przykład otwierają się furtki w wszelkiej maści barterem. Powiem wam kolejną ciekawostkę. Moje doświadczenie jest takie, że jak ja mam klientów, którzy sprzedają na przykład kamienicę dużą albo działkę pod deweloperkę, to 80% z tych osób nie wie, co zrobić z pieniędzmi. Jak ja ich pytam, na co mi przeznaczą pieniądze, które będą mieli ze sprzedaży, no to oni mówią, no coś zainwestują, ale nie wiedzą w co. I to też jest świetna wskazówka dla nas, ponieważ może ona oznaczać, że jakaś forma współinwestowania, czyli na przykład barteru, gdzie możecie komuś za kamienicę dać na przykład jakieś inne gotowe mieszkania albo mieszkania w tej kamienicy po remoncie i tak dalej, jest jednym z najczęstszych sposobów dogadywania się w negocjacjach, kiedy negocjujecie na przykład zakup kamienic czy jakichś większych nieruchomości, czyli po prostu działek pod deweloperkę. Nie? Także patrzcie szerzej, zadawajcie pytania, które pozwolą to znaleźć i też czasem dawajcie propozycje w kilku opcjach, bo to też zwiększa szansę na to, że ludzie z wami będą robić biznes. No i sztuka reagowania na obiekcje i zastrzeżenia, czyli w jaki sposób na przykład umiemy się obronić w sytuacji, kiedy ktoś mówi, no, że on ma na przykład, nie wiem, wielu chętnych i że generalnie no, na pewno się sprzeda. I teraz oczywiście jak my powiemy, no tak, ale wie pan, wielu tak mówi, ale później się okazuje, że nie sprzedają, to ten będzie bronił tego swojego stanowiska. Ale jeżeli zrobicie to w odpowiedni sposób, na przykład docenicie, co on powiedział, powiecie, no tak, w sumie to się wcale nie dziwię, no, teraz taki rynek, ten kredyt 2% i pewnie większy popyt i tak dalej, no to pewnie jest tak, że tych osób jest więcej. Tylko wie pan co, jedna rzecz taka mi się rzuciła w oczy, bo czytałem ostatnio,
Właśnie, no, że już coraz mniej mieszkań się kwalifikuje na ten kredyt 2% i że już znacząco hamuje ta akcja. Czyli już wzbudzanie wątpliwości, tak? Nie kontrowanie, tylko wzbudzanie wątpliwości. Więc też duże znaczenie w waszych negocjacjach będzie miało to, w jaki sposób wy będziecie nawet już technicznie reagować na drugą stronę. Czyli, że będziecie na przykład nie polemizować, nie atakować drugiej strony, nie jej argumentów nie podważać, tylko wzbudzać wątpliwość. Wzbudzanie wątpliwości jest jedną z najskuteczniejszych technik przekonywania innych do swoich racji i pomysłów. Widzę, że pojawiło się sporo pytań. Na pewno na te pytania będziemy odpowiadać. Już widzę, że Ania 10 pytań oznaczyła do odpowiedzi. Piotr, czy ty chciałbyś jeszcze do tej części coś dodać, zanim przejdziemy dalej? Tak, słuchajcie, no takie dwie zasady. Pierwsza, że rozmowę prowadzi ten, kto zadaje pytania, więc starajcie się więcej zadawać pytań niż na nie odpowiadać, bo w ten sposób też gromadzicie, bo skoro druga strona odpowiada na wasze pytania, to wy gromadzicie informacje, które później możecie wykorzystać w tych finalnych negocjacjach, czy to przy już na etapie ustępstw, czy reakcji właśnie na jakieś obiekcje, zastrzeżenia, to dostaniecie gotowe argumenty. No a druga taka zasada, która też mi przyświeca, no ten ma rację, kto zdefiniuje sytuację. Więc choćby właśnie to albo postawienie drugiej strony, że ona ma podać niższą cenę, albo rzucenie swojej niskiej piłki, no to jest właśnie zdefiniowanie sytuacji. Fajnym takim miękkim wejściem jest, żeby nie podawać swojej ceny. Jest taka technika, która załóżmy, że mieszkanie jest tam za 500 tysięcy wystawione, idziemy i komunikujemy to w taki sposób, że pierwotnie z żoną planowałem przeznaczyć na zakup mieszkania 400 tysięcy. No teraz, jak już chodzę po rynku, no to widzę oczywiście, że to trochę przestrzeliliśmy. No, jestem w trakcie rozmów z żoną, że musimy się podnieść. No, pytanie, o ile musielibyśmy się podnieść, żebyśmy mieli w ogóle o czym rozmawiać? Nie? Zauważcie, że to jest zupełnie inna forma zadania pytania o to, ile on chce zejść z ceny. Ale kiedy postawimy się w takiej roli, że w zasadzie trochę potrzebujemy pomocy ze strony tego sprzedającego, no przecież to on ma w garści to mieszkanie, trochę potrzebujemy pomocy z określeniem tej poziomu ceny, na jakim się możemy dogadać, ludzie naturalnie chcą pomagać innym ludziom. To wcale nie jest tak, że tam człowiek człowiekowi wilkiem. Ludzie chcą pomagać sobie wzajemnie i to jest też bardzo mocna technika, która wzbudza w drugiej stronie takie no, poczucie, że coś trzeba dla tego człowieka zrobić, chociaż mu odpowiedzieć. Nie, oczywiście, no, to jest fajny sposób na zakomunikowanie i zakotwiczenie nisko, czyli planowałem wydać o 100 tysięcy mniej, no pytanie, o ile musiałbym się podnieść? I teraz już nie rozmawiamy o zejściu z 500 tysięcy, tylko o podniesieniu się od 400, a to jest zupełnie inna waga. No to takie dwie jeszcze chciałbym dodać właśnie tutaj techniki, które ja wykorzystuję i które działają po prostu. Super. No to mamy tak naprawdę technikę podwójnej gardy, taką trochę hybrydę, którą pewnie Piotr tobie wyszła w toku twoich praktyk na rynku. Bardzo też właśnie polecamy, jeśli nie chcemy sobie zaburzyć z drugą stroną relacji, a mimo to chcemy zakotwiczyć nisko, tak? No, technika podwójnej gardy tutaj się fajnie sprawuje. Świetnie, bardzo. Ostatnia rzecz, polecam zainteresować się trochę typami osobowości w ogóle jako zagadnieniem, ponieważ kiedy zorientujemy się, poznamy trochę, że są w ogóle różne typy osobowości, bo jak ktoś wcześniej nie miał z tym do czynienia, to sobie w ogóle nie zdaje sprawy, a później nagle otwiera oczy, dlaczego się nie mógł z kimś tam dogadać, jak sobie to uświadomi. Są no, różne typy osobowości. W inny sposób się komunikują. A to, co już powiedziałeś, że ludzie generalnie lubią handlować z tymi, których lubią, no to jeżeli my dowiemy się trochę na temat różnych typów osobowości i później, jak pójdziemy na taką rozmowę negocjacyjną i będziemy w stanie zdiagnozować, z jakim typem osobowości mamy do czynienia i odpowiednio dla danego typu osobowości będziemy dobierać formę komunikacji, będzie nam się zdecydowanie łatwiej dogadać. Bo jak trafimy na kogoś, kto jest umysłem analitycznym, jakieś C, takie zatwardziałe, które siedzi w Excelu, choćby z tej nomenklatury DISC-a,
a zaczniemy mu opowiadać kwiecistymi w ogóle opisami kolorów i wszystkiego, no to gość w ogóle nie będzie nas słuchał i z nim się na pewno nie dogadamy. Więc to też taka rada, warto się zainteresować w ogóle typami osobowości, są na to, można sobie test zrobić, żeby się w ogóle dowiedzieć, jakim my jesteśmy typem osobowości, a zwykle jesteśmy mieszanką kilku, tylko które są te cechy dominujące. Ułatwia to bardzo wiele w budowaniu relacji, w ogóle w prowadzeniu rozmów. Super, bardzo dziękuję. Słuchajcie, jak to wiadomo, u nas zawsze te webinary trwają trochę dłużej niż założyliśmy. Ja tylko technicznie odpowiem wszystkie odpowiedzi na Wasze pytania za chwilkę. Natomiast odpowiedź na pytanie, czy webinar jest nagrywany, tak, cały czas nagrywany jest i później osoby zapisane dostają go, dostają link do obejrzenia sobie w dalszym czasie. Słuchajcie, teraz małe ogłoszenie duszpasterskie z mojej strony, a później jeszcze wrócimy do odpowiedzi na Wasze pytania. Ponieważ już wspominałem troszkę o tym, że mam u siebie na platformie coś takiego jak certyfikowany negocjator na rynku nieruchomości. I słuchajcie, chcę Was zaprosić, ponieważ właśnie rozpoczynamy rekrutację na piątą edycję certyfikowanego negocjatora na rynku nieruchomości. Co to jest certyfikowany negocjator? Jest to program, który trwa 7 tygodni, czyli jest to cały taki system przygotowania Ciebie jako osoby do tego, żeby skutecznie negocjować na rynku nieruchomości i kończy się on egzaminem dwustopniowym. Oczywiście nie ma obowiązku podchodzenia do egzaminu, ale jeżeli zechcesz, co ja uważam, że trzeba zrobić, skoro już byłbyś na całej platformie na kursie, no to wtedy dodatkowo jeszcze otrzymujesz od nas taki certyfikat, którym szczególnie jak jesteś pośrednikiem, nie tyle, że się możesz pochwalić, ale tak naprawdę taki certyfikat może Ci znacząco pomóc w pozyskiwaniu klientów. No i właśnie, dla kogo jest mój program certyfikowanego negocjatora? Dla inwestorów, po to, żeby po prostu lepiej negocjować, lepiej kupować, lepiej sprzedawać. Za chwilkę Wam opowiem, co jest na programie. Te rzeczy, o których my tu mówiliśmy, to jest zaledwie ułamek całej tej wiedzy negocjacyjnej, która jest do zgłębienia. Druga sprawa, jeżeli jesteś pośrednikiem i chcesz, żeby łatwiej było Ci pozyskiwać oferty nieruchomości. Takim najlepszym przykładem, taką chodzącą reklamą certyfikowanego negocjatora jest Sławek Dymowski, jeden z pierwszych też absolwentów, który w Kłobucku bardzo szybko z agenta nikomu nieznanego wyrósł na numer jeden, na lidera. I Sławek otwarcie twierdzi, że ludzie go rozpoznają po tym, że nie tylko jest pośrednikiem, ale jest negocjatorem. No i jeszcze oprócz tego, że jest łysy, to też jeszcze mu na pewno w jakiś sposób pomaga. Ale słuchajcie, kurs certyfikowany negocjator ja też odbieram jako takie narzędzie marketingowe pomocne do tego, żeby później pozyskiwać klientów. Co zawiera nasza propozycja, czyli moja propozycja? 50 lekcji w formie wideo, czyli w dowolnym momencie oglądacie sobie wideo, w którym macie poszczególne obszary z negocjacji wyjaśnione. 5 spotkań online z ekspertem, czyli ze mną. 4 z nich są warsztatowe, jedno jest wykładowo negocjacyjne, takie wykładowo, powiedzmy, dyskusyjne. Co jest fajne? Fajne jest to, że spotykamy się co tydzień, spotykamy się o wyznaczonej porze. Ludzie tak bardzo się gdzieś tam też zżywają ze sobą, że później ciężko jest się rozstać, wszystkim jest żal, że kończą się już live'y. No z reguły taki live trwa 2 godziny, z reguły trwa dłużej niż te 2 godziny i na 4 z nich pracujemy warsztatowo, spotkania są na Zoomie, więc mamy możliwość negocjacji w pokojach, negocjujemy zespołowo, negocjujemy indywidualnie, negocjujemy w parach, negocjujemy z klientem, czyli też jako negocjator. No i słuchajcie, jest to bardzo praktyczna część. Oczywiście jest grupa na Facebooku, w tym momencie już mamy tam kilkuset negocjatorów, którzy na bieżąco gdzieś tam albo udzielają porad, albo się wymieniamy ofertami, albo po prostu wymieniamy się wiedzą i wpisujemy Was do bazy negocjatorów, tak żeby formalnie też klient, który będzie chciał sobie na przykład sprawdzić, czy jesteście w bazie negocjatorów, czy postępujecie zgodnie z kodeksem negocjatora, który trzeba też tam gdzieś zaakceptować, to też się pojawia. No i znacie oczywiście liczne bonusy, jak streszczenie moich książek, checklisty i tak dalej, to o tym już nawet nie mówię, bo naprawdę dajemy tego dużo. I teraz słuchajcie, jeszcze ciekawostka, teraz startujemy z rekrutacją,
przyszłym tygodniu kończymy rekrutację i pierwszy live już będzie w kolejnym tygodniu się pojawi. Jakie jeszcze bonusy w tej paczce? No, listy autocheckingowe, czyli takie, dzięki którym możecie się lepiej przygotowywać do negocjacji. Szablon rozmowy negocjacyjnej, czyli po prostu strategia rozmowy negocjacyjnej. E-book Negocjuj, mojego bestsellera, w zasadzie już prawie podwójnego bestsellera, brakuje tylko 700 egzemplarzy, żebym mógł się chwalić, że mam podwójny bestseller. I taki e-book dostaniecie jako streszczenie Negocjuj części pierwszej również. Spersonalizowana stopka do maila, to znaczy my nawet przygotowujemy Wam taką stopkę do maila z Waszym numerem certyfikatu i to też zwiększa Waszą rangę w kontaktach później z klientami. Jak wysyłacie jakiekolwiek materiały klientowi, no to klient może sobie przeczytać, że jesteście certyfikowanym negocjatorem. Też nie oszukujmy się, zwiększa chęć przekazania oferty do sprzedaży, no bo co tu dużo mówić, klienci nie chcą dawać pośrednikom oferty do sprzedaży, bo nie widzą wartości dodanej w ich pracy. A jeżeli na przykład dzięki Wam zyskają większą cenę, bo jesteście lepszymi negocjatorami, to czemu? Czemu nie? No i oczywiście certyfikat w dwóch formach, w formie elektronicznej wysyłamy oraz w formie takiej papierowej w ramce, którą można powiesić na ścianie. Troszkę teraz nam się to opóźni wysyłka, ponieważ ja będę przez najbliższe 4,5 miesiąca w Azji, więc wysyłki będą z innego zewnętrznego magazynu. Kilka słów na temat zawartości kursu. Pierwszy moduł jest modułem technicznym wprowadzającym, gdzie pokazujemy Wam, jak korzystać z kursu, jak to robić najefektywniej, bo słuchajcie, są takie statystyki, które pokazują, że prawie 70% ludzi, którzy wykupią kurs, nie przechodzi go. Więc my robimy wszystko, żeby u nas te statystyki były znacznie inne. Mamy odwrotną statystykę na szczęście, że ponad 70% osób, które wykupują ten kurs, przechodzi go do samego końca. I na to wpływa kilka elementów. Po pierwsze, właśnie są te spotkania live, ale po drugie też jest ten kurs udostępniany w modułach. Jakie są to moduły? Znaczenie negocjacji w procesie zakupu sprzedaży nieruchomości. Tak? Czyli pokazujemy, gdzie szukać tej skuteczności, dlaczego to jest takie ważne, jakie narzędzia mogą Wam w tym pomóc. No i właśnie w zależności od cyklu koniunkturalnego. Troszkę dzisiaj o tym mówiliśmy, ale znacząco rozwijamy ten temat. Później mówimy o tym, o czym Piotr też wspomniał, że pominięcie przygotowania przesądza o porażce. Jest bardzo duży moduł, który przygotowuje Was kompleksowo do tego, żeby jak najlepiej operacyjnie się przygotowywać do negocjacji na rynku nieruchomości. W module czwartym wchodzimy w to, co tygryski lubią najbardziej, czyli w negocjowanie, w targowanie się, czyli w branie udziału w doświadczeniach, no i wszelkie techniki i wszelkie sposoby na to, jak to robić skuteczniej i jak to robić efektywniej. Moduł piąty to wychodzenie z impasu negocjacyjnego, czyli z trudnej sytuacji, w której nie możemy się dogadać albo nasze porozumienie wisi na włosku i jest, no i jest coraz trudniej, a chcielibyśmy się dogadać, chcielibyśmy zrobić biznes i pokazuję Wam kilka technik, jak zwiększać szanse wyjścia z impasu negocjacyjnego. Ostatni moduł, jeśli chodzi o tą część związaną z merytoryką dotyczącą procesu, no to jest moduł, w którym pokazuję Wam, w jaki sposób Wy albo jako pośrednik, albo jako negocjator na rynku możecie pracować, możecie pozyskiwać zlecenia i w jaki sposób możecie się rozliczać z klientami i w jaki sposób możecie z klientami pracować, wykonując usługę negocjacji. No bo zwróćcie uwagę, że ten kurs Was przygotowuje do tego, żebyście sami dobrze negocjowali, żebyście kupowali taniej, sprzedawali drożej, żebyście mieli narzędzie do pokazania się przed klientem, jeśli jesteście pośrednikami i jeszcze dodatkowo dla kogoś, kto chciałby sobie na przykład dorobić jako negocjator i chciałby się tym zajmować, daje Wam też narzędzia do tego, jak tutaj z takimi klientami się dogadywać, żeby usługę negocjacji dla nich prowadzić. No i moduł siódmy to jest moduł certyfikacyjny. Certyfikacja składa się z dwóch egzaminów. Egzamin pierwszy jest to egzamin na platformie, test po prostu wiedzy z całego kursu, a drugi egzamin jest to praca domowa, gdzie praktyczne negocjacje, które przejdziecie, musicie opisać na podstawie arkusza i wysłać je do mnie i później taki arkusz sprawdzam i taki arkusz, ja muszę mieć pewność, że Wy znacie cały proces, postępujecie zgodnie z tym procesem, wiecie o co chodzi z poszczególnymi jego etapami i wiecie jak sobie radzić w tym procesie. Patronami naszego certyfikatu są trzy największe stowarzyszenia pośredników w Polsce, także tutaj też jest to w jakiś sposób takie potwierdzenie jakości. Opinie absolwentów są również dostępne na stronie, możecie sobie poczytać. Wydaje mi się, że najlepiej o jakości
niech mówią osoby, które skorzystały, jak bardzo wpłynął na ich zwiększenie skuteczności biznesowej. Jeżeli chodzi o cenę naszego programu, jest to 1497 zł netto, natomiast standardowo już wiadomo, że coś trzeba dobrego dać na webinarze dla osób, którym się chciało przyjść, którym chciało się w środę poświęcić wieczór. Jest to rabat specjalny przez 24 godziny, 20% macie rabatu i wtedy jest to 1473 zł brutto. Jak sobie odejmiecie VAT, wrzucicie w koszty, no to wydaje mi się, że już przy pierwszej transakcji negocjacyjnej, której wykorzystacie cokolwiek z kursu, już Wam ten kurs się zwróci. Nie mówię dużo o pośrednikach, którzy pewnie wielokrotnie im się zwróci pozyskanie klienta dzięki temu, że będą po prostu w oczach klienta bardziej profesjonalni, chociażby dzięki temu, że są certyfikowanymi negocjatorami. Ania już nam wrzuciła na czat link do kursu. Bardzo dziękuję osobom, które, bo widziałem, że tam gdzieś w komentarzach już moi absolwenci też się pojawili. Słuchajcie, to oni mi zaufali w poprzednich edycjach. Bardzo, bardzo im dziękuję. Co jest fajne, najfajniejsze jest to, że ja staram się, aby później coś się działo, żebyśmy po kursie jeszcze jednak gdzieś byli, współpracowali. Po pierwsze robię zjazd absolwentów, odbyły się już 3 zjazdy absolwentów. Zjazdy absolwentów są fizycznie w Warszawie. Istotne jest to, że ten zjazd absolwentów dla mnie jest niekomercyjnym przedsięwzięciem. Ja go robię całkowicie po kosztach. Jest to najtańszy zjazd absolwentów na rynku, jaki istnieje ze wszystkich organizacji nieruchomościowych, które są. Co więcej, chyba ten zjazd jest dwukrotnie tańszy niż wszystkie inne, więc to możecie mi uwierzyć, że naprawdę to jest robione dla Was. Jest oczywiście ta grupa, jest społeczność i szykuję coś na przyszły rok. Na razie jeszcze nie chcę zapeszać, ale coś, co będzie absolutnym rozwalaczem rynku, jeśli chodzi o wiedzę negocjacyjną w Polsce. Oczywiście absolwenci będą mieli dostęp jako pierwsi i na bardzo preferencyjnych warunkach. Także naprawdę słuchajcie, warto, jest to 5. edycja, do tej pory już kilkuset absolwentów poprzednich edycji, ich opinie również możecie poczytać. Ja widzę w komentarzach, co wy tam piszecie, czy można negocjować, ile tak realnie za ten kurs. Pamiętajcie, że cena kursu już jest dla Was znegocjowana przez 24 godziny. Jeżeli jesteście moim absolwentem, to absolwenci na przykład kursu Misz pozyskiwania ofert, bo też Beata o to zapytała, absolwenci jakiegokolwiek mojego kursu mają o 5% wyższy rabat, więc zgłoście się po prostu z absolwenci mistrza, jeśli chcecie być na negocjatorze, to wtedy będziecie mieć niż wyższy rabat. I tak samo, gdybyście byli teraz po raz pierwszy u mnie na kursie certyfikowany negocjator, a chcielibyście później być na mistrzu pozyskiwania ofert, to również będziecie mieli najlepszą możliwą cenę. Odpowiadam od razu na pytanie Pauliny, czy będą kolejne edycje 6., 7. Myślę, że tak. Natomiast no ja teraz wyjeżdżam do Azji na 4,5 miesiąca, wracam dopiero w marcu, więc prawdopodobnie nie wcześniej jak na wiosnę przyszłego roku. Jest możliwość rozłożenia na raty, jakby ktoś chciał tipy i raty można sobie rozłożyć, jest instrukcja na stronie. No i oczywiście coś, co daje zawsze, czyli gwarancja satysfakcji. Gwarancja satysfakcji polega na tym, że masz 30 dni na to, żeby zrezygnować bez podania przyczyny. Nie będziemy Cię pytać, co się stało. I powiem Wam, na chyba 600 absolwentów czy 700 absolwentów do tej pory mieliśmy 3 rezygnacje. I ja się tym chwalę, powinienem się tym może nie chwalić, ale mieliśmy 3 rezygnacje, z czego żadna nie była związana z merytoryczną kwestią kursu, tylko mieliśmy rezygnację z powodu czynników losowych. Więc to też jest ważne dla Was, tak? Gdyby się okazało, że nagle potrzebujecie pieniądze, bo coś tam się stało, no to macie taką opcję. Także to jest dla Was oferta na dzisiaj. Także słuchajcie, jakbyście chcieli, to bardzo serdecznie zachęcam. Dołączcie do nas do kolejnej edycji. No i słuchajcie, teraz czas na Wasze pytania, czas na coś, co się pojawiło już wcześniej. Piotr, widzę, że byłeś cały czas podczas tego mojego monologu, nie zasnąłeś, więc jest dobrze. Więc słuchajcie, wracamy do waszych pytań.
I po kolei, słuchajcie, będziemy sobie je tutaj omawiać. Pierwsze pytanie jest pytaniem bardziej technicznym. Czy będzie dostępny czat najobsług w późniejszym terminie? No to już chyba odpowiedziałem na to pytanie. Później mamy takie pytanie. Jak negocjować cenę domu, kiedy widzę, że ogłoszenie wisi rok, a cena nadal jest ta sama? Dobra, to może ja dam pierwszeństwo mojemu gościowi. Piotrek, jakbyś mógł, czy ty jakiś pomysł na to masz, a później ja coś ewentualnie dodam od siebie. Oczywiście, że mam. Tak jak negocjować każdy inny zakup czegokolwiek, trzeba najpierw sprawdzić, dlaczego ktoś ten dom chce sprzedać. No bo nigdy nie jest tak, że ktoś wstaje rano i podejmuje decyzję, zanim założy kapcie, a to wystawię mieszkanie czy dom na sprzedaż. No to się tak nie odbywa. Akurat w Polsce do nieruchomości, do posiadania nieruchomości jesteśmy bardzo przywiązani, więc decyzja o sprzedaży, o jakiejkolwiek zmianie w tym względzie, no jest podszyta jakimś problemem. Albo to, co mamy, już nam nie wystarcza, bo kolejne dziecko, jak na załączonym obrazku, czy może dzieci się już wyprowadziły, poszły w świat i ten dom jest za duży, czy może ktoś tam zmarł, może zmiana sytuacji, jakiś rozwód, podział majątku. Nikt nie sprzedaje domu dla fanów. No, rolą kupującego, potencjalnego, jest się tego dowiedzieć, i to będzie siła argumentu w ogóle w rozmowie, bo to nie jest tak, że ktoś ma sześć domów, sobie jeden wystawi za cenę X, dom się rok nie sprzeda, on sobie trzyma cenę, bo to mu nie szkodzi. No nie ma tak, słuchajcie. No, trzeba dotrzeć do tego faktycznego powodu, do tego tak zwanego bólu, jaki tam jest za tym ukryty, i pokazać, jak go rozwiązać, a wtedy druga strona stanie się po prostu podatna na rozmowy. I tyle. Może się nie trafił klient, który do tego dotarł, może się nie trafił klient z odpowiednią propozycją, bo to wcale nie musi być cena, jak już wcześniej ustaliliśmy. Jeszcze tylko wracając do tej twojej opowiastki o kursie, z zaciekawieniem tego słuchałem, byłem ciekawy, jak to teraz wygląda, no bo ja byłem na pierwszym i dla mnie, słuchajcie, totalny game changer to jest właśnie moduł trzeci, czyli przygotowanie do negocjacji. To jest bardzo obszerny moduł, bardzo, no wręcz gigantyczna mapa myśli. To mi rozwaliło mózg w ogóle. W ilu obszarach można się przygotować do negocjacji? I to jest właśnie o to pytanie. Wisi dom, rok, gość trzyma cenę. Jak się przygotujemy do tych negocjacji, to, no to po prostu będzie o czym rozmawiać. No, najwyraźniej nikt się nie pofatygował, żeby dotrzeć do tego, dlaczego ten dom tam jeszcze wisi. Super. A to ja ze swojej strony powiem tak. Pierwszą bardzo ważną rzeczą, którą bym zweryfikował, to jest pytanie, czy jest dom sprzedawany bezpośrednio, czy jest dom sprzedawany przez pośrednika. No bo jeżeli dom jest sprzedawany przez pośrednika, to zakładam, że pośrednik w tym momencie ma już na pewno jakąś dużą motywację, żeby się pozbyć tej oferty, ze swojej oferty i prawdopodobnie będzie miał większą chęć do tego, żeby porozmawiać o faktycznych powodach, dla których ten dom się jeszcze nie sprzedał. Dwa. Pośrednika możecie trochę wziąć pod włos i możecie zapytać. Ja mam tak z ciekawości zapytam, no bo widzę, że cena no, chyba nie jest najgorsza. Dom jest bardzo długo już wisi. No zaskakuje mnie to, no bo jednak tak długo takiej nieruchomości nie wiszą. Nie powiem tak uczciwie, tam jest jakiś problem prawny i możecie też w taki sposób gdzieś zobaczyć, co ten pośrednik będzie tutaj opowiadał. Oczywiście to samo pytanie możecie zadać również sprzedającemu. Możecie też wysłać kogoś, żeby sam gdzieś tam rzucił niską kwotę i zobaczył, co mu ten sprzedający powie. Bardzo często takie sprzedające osoby jakoś zareagują, może emocjonalnie, może gdzieś zdradzi się, może rzucić na przykład hasło, że a, on się wcale nie spieszy, bo on na przykład wystawił, żeby sprawdzić, jak będzie rynek wyglądał i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, i tutaj tak naprawdę no, podstawową sprawą no, to jest badanie tej motywacji do sprzedaży i przede wszystkim zweryfikowanie, co powoduje problem, tak? No bo być może jest problem natury prawnej, być może jest problem natury technicznej. No to by pasowało też sprawdzić, żebyście się nie wpakowali na jakiś grunt, w którym możecie mieć tutaj problem. Możecie zagrać tak zwanego udawanego pośrednika, czyli jeżeli jest to sprzedawane bezpośrednio, no to wysłać kolegę, który będzie wypytywał sprzedającego, ale będzie się przedstawiał jako pośrednik, który po prostu znajdzie dla niego klienta, nie chcąc nawet od niego wynagrodzenia, ale łatwiej będzie komuś, kto jest pośrednikiem, uzyskać rzeczywiste intencje od właściciela i rzeczywiste powody
dla których na przykład właściciel ceny jeszcze nie opuścił, prawda? Więc to jest, słuchajcie, dość istotne. Więc ja bym szedł w tym kierunku. Także to, co powiedział Piotr, plus oczywiście zbadanie motywacji, plus ewentualnie nawet wybadanie za pomocą osób trzecich. To byłby taki fajny, chyba myślę, kierunek. Dalej. Piotr, czy ty korzystasz z jakichś narzędzi do sprawdzania cen transakcyjnych? Tak. Sprawdzam to w kilka sposobów. Mam wykupiony raport, z którego korzystam tam od Macieja Bisa akurat. I to jest narzędzie, które fajnie działa, ponieważ to można po prostu pokazać. Nie, jest to narzędzie fajnie opracowane, bogaty raport, który pokazuje z podziałem na poszczególne osiedla, na poszczególne metraże, jak te ceny wyglądają mieszkania do remontu, odświeżone po remoncie. I tutaj pokazując taki dokument sprzedającemu, no, można mu uzmysłowić, że troszeczkę za wysoko uplasował swoje mieszkanie na przykład. Nie? W ten sposób to wykorzystuje. No są różnego rodzaju narzędzia do takiej internetowej wyceny poszczególnych mieszkań, gdzie wprowadzamy parametry mieszkania i za drobną opłatą możemy dostać wycenę tego mieszkania. Więc no, takich narzędzi jest dużo w internecie i po samym haśle, jak wycenić mieszkanie, znajdziemy tych narzędzi dużo. Warto przejrzeć kilka, zobaczyć, które nam najbardziej pasuje, bo jeżeli chcemy z tego korzystać i wykorzystywać to w negocjacjach, no najważniejsze w negocjacjach jest taka naturalność. Nie? No nie możemy wykorzystywać narzędzi, które nam jakoś nie leżą, bo nie będziemy w stanie wybronić tych informacji, które tam mamy. Także to jest chyba istotniejsze niż sam fakt, gdzie to robimy. Nie? Czy jakiś Urban One kupujemy, czy chyba na Rentier.io można by wycenić też nieruchomość. Także no, jest trochę stron, gdzie można sobie tam podłubać w tych cenach i się trochę więcej dowiedzieć, nie, o rynku. Tak, właśnie miałem powiedzieć Urban One, by to jest cenatorium też, nie? Że też można. Tak, cenatorium też. No są też narzędzia do w ogóle przeglądania ofert, które zbierają oferty ze wszystkich portali, na których można te ogłoszenia zamieszczać, i one też mają różnego rodzaju wtyczki i narzędzia wbudowane do tego, aby te ceny tam analizować, również takie transakcyjne, nie? Mhm. No ale to już są narzędzia płatne i tutaj jak ktoś nie jest, no, profesjonalistą, który żyje z tego i mieli tymi nieruchomościami, czy jako pośrednik, czy jako inwestor, no to chyba nie ma sensu się w nie bardziej zagłębiać, nie? Bo to są takie abonamentowe narzędzia, które tam w skali roku mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Super. Dziękuję, Piotr. W zasadzie ja tutaj już dodałem, co miałem dodać. Lecimy dalej. Pytanie od Kasi. Co z dokuczliwym sąsiadem przy sprzedaży? Pozdrawiam. No i to ja zacznę, dobra, zaraz Piotra też zapytam, bo ja aż mi się prosi, żeby tu powiedzieć o czymś, co się nazywa demon sprzedającego, prawda? Tak. Czyli coś, co ty wiesz, że nie działa w tym, co sprzedajesz, i jak nie daj Bóg kupujący na to zwróci uwagę w jakikolwiek sposób, to ty masz silną wewnętrzną presję, żeby cenę obniżyć, tak? I teraz w pierwszej kolejności trzeba się zastanowić, czy to jest rzeczywisty problem, czy to jest tylko twój problem w twojej głowie, tak? No bo często jest tak, że my na przykład słyszymy tego sąsiada, widujemy go często i tak dalej, ale kupujący mogli tego nie widzieć. Druga opcja, no to ja wychodzę z założenia, że jeżeli możesz cokolwiek zmienić, to to zmień. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, uciążliwość sąsiada wynika z rozwalonych drzwi, obok których muszą przejść potencjalni kupujący, no to bym te drzwi może temu sąsiadowi nawet wymienił. No my tak raz zrobiliśmy na jednym mieszkaniu w Krakowie. Natomiast jest jeszcze taka druga zasada, która mówi sell to buyers, not to non-buyers. Czyli jeżeli jest jakikolwiek demon na nieruchomości, czy to jest sąsiad, czy to jest brak windy, czy to jest, nie wiem, ulica ruchliwa i tak dalej, to ja już na etapie targetowania oferty, już na etapie wystawiania oferty do internetu, zastanów się, pod jaki target ten dany demon nie jest problemem. Tak? Czyli na przykład sąsiad, który robi imprezę, może niekoniecznie będzie problemem dla studentów, którzy będą tam wynajmować na przykład mieszkanie na pokoje, i wtedy na przykład łatwiej byłoby to sprzedać inwestorowi, który podzieli na przykład to na pokoje i zrobi to dla studentów. Tak? Więc zastanowić się trzeba, nie tylko w przypadku sąsiada, tak? Ale zastanowić się trzeba przede wszystkim, jak w przypadku jakiegokolwiek demona, dla jakiego targetu nie jest ten demon problemem. Piotr, co byś dodał? Chciałbyś coś dodać? Tak, tutaj kwestia tego, że no to komu chcemy to sprzedać, oczywiście najistotniejszy element, no bo to zanim kupimy mieszkanie, musimy wiedzieć, co z nim chcemy zrobić. Natomiast jeszcze chyba ważniejsze jest to, nie odpowiadajmy na niezadane pytania.
Często te demony są tylko w naszej głowie i to, co wspomniałeś, że ktoś może tego w ogóle nawet nie zauważyć. Nie starajmy się odpowiadać na niezadane pytania. No, znam przykład sytuacji, w której sprzedający nie miał miejsca parkingowego, bo już nie było wolny. Na tym się tak skupił w ogóle opowiadając i przepraszając za to, że nie ma tego miejsca, a kupujący w ogóle nie miał samochodu i to miejsce do niczego nie było mu potrzebne. Nie? Także no po co? Po co? Nie odpowiadajmy na niezadane pytania. Natomiast to, co powiedziałeś, bardzo cenne. Jeżeli coś się da w tej kwestii zmienić i jest to nasz demon, no to próbowałbym to zmienić. Dogadać się z tym sąsiadem, żeby tam był chociaż trochę ciszej. No, w zależności też, czym ta jego obecność nam może przeszkadzać. Czy to jest jakiś efekt wizualny, czy zapachowy, czy właśnie hałasy, czy to, że drzwi mają w ogóle wyłamany zamek i nie mają klamki. No, no różne są rzeczy, nie? Ale dokładnie powiedziałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy. Do sąsiada, tak? Jak sąsiad robi imprezy, no to ja nawet widziałem teraz, zerkałem, bo ja cały czas kontroluję też właśnie te pytania. No i ktoś napisał, że wykupić sąsiadowi wakacje na tydzień za 1500 i w tym czasie sprzedać. To jest w formie dowcipu, ale ja bym bardziej pod strukturę to podprowadził, tak? Czyli pójść i się dogadać z tym sąsiadem. Po prostu powiedzieć mu wprost. Słuchaj, wiesz co, mam taką sytuację, że po prostu wystawiłem mieszkanie na sprzedaż, no te twoje imprezy, no jak się zapewne orientujesz, no nie pomagają, tak? Jutro będą, dzisiaj będą ludzie oglądać, mam prośbę, żebyś po prostu no jakby no, chociaż na chwilę się wstrzymał, tak? Oczywiście jest to swego rodzaju jakieś tam pakowanie na minę tych przyszłych kupujących, no więc tutaj już tutaj kwestia też sumienia każdego z nas, tak, jak my do tego podchodzimy, natomiast być może da się w jakiś sposób zniwelować, albo być może to nie jest aż taki problem, ale jeżeli faktycznie mamy takie podejście, no to może znajdźmy target, dla którego nie jest to problemem. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Proszę? Mówię, i to jest chyba najlepsze rozwiązanie, stargetować to do odpowiedniej grupy docelowej, bo to, że to coś dla nas jest problemem, to wcale nie musi być problemem dla tej konkretnej grupy, czy wiekowej, czy społecznej, czy tak jak mówisz, dla inwestora, który w ogóle w ten sposób na to nie patrzy. Nie? Dokładnie. Pytanie od Piotra, bardzo ogólne, ale ciekawe. Jak zacząć? Od czego zacząć? Nie znam się na negocjacjach. Piotr, od czego zacząć? Pominięcie przygotowania przesądza o porażce. Zacznij od odpalenia YouTube'a. Materiałów jest na ten temat bardzo dużo. Jak się w ogóle przygotowywać do negocjacji, czym te negocjacje są, jakie są techniki negocjacyjne. No, no, sam tylko tutaj obecny Wojtek napisał na ten temat kilka książek. Natomiast żadna technika, żadna metoda, żadna sztuczka nie zadziała, jeżeli nie będziesz miał backgroundu, jeżeli nie zrobisz, nie odrobisz lekcji i się do tego wszystkiego nie przygotujesz i mentalnie, i nie zbierzesz odpowiednich informacji. No, sam spacer wokół tej nieruchomości, którą planujemy kupić, i na przykład zaczepienie pani z pieskiem, przepraszam, planuję kupić tu mieszkanie, jak tu się w ogóle mieszka, czy to w ogóle bezpiecznie jest, to uzyskamy tyle informacji, które mogą nam w tych negocjacjach albo pomóc, albo wręcz uchronić nas przed kupieniem takiej miny, że ktoś tam coś próbuje schować i mówią, wie pan, ja już słyszałem coś takiego, wie pan, teraz to tu jest cisza i spokój, ale w zasadzie od 22 to tu nieustannie policja, nie? Bo w tej klatce to wiecznie coś się dzieje. No to wiecie, no to że jesteście o 16 i wszystko pięknie wygląda, no to znaczy, że oni jeszcze śpią po wczorajszej balandze, nie? Na przykład. Że taki osiedlowy monitoring, jak to się mówi, jest nieocenionym źródłem informacji. Także to jest bardzo ważna zasada. Pominięcie przygotowania przesądza o porażce. Zacznij od gromadzenia wiedzy, która jest darmowa na YouTubie i w innych źródłach, różnych podcastach, a później ewentualnie zdecyduj się na jakieś już takie praktyczne szkolenie, jakieś warsztaty, o których tutaj Wojtek na przykład mówił, bo co innego opisanie danej techniki i przeczytanie tego w książce, a co innego stanięcie twarzą w twarz podczas treningu negocjacyjnego i próba zastosowania tego. No tu emocje naprawdę sięgają zenitu. Tak, i teraz Piotr, idziesz do komputera, a jak już przy nim jesteś, to otwierasz zakładkę YouTube, w wyszukiwarce wpisujesz, jak negocjować zakup mieszkania, Woźniczka, Szafrański, i masz dwugodzinny materiał, który nagrałem z Michałem Szafrańskim kilka lat temu, który ma tam chyba, nie wiem, 600 tysięcy odsłon i naprawdę jest, ja wam powiem tak, tam jest 70% wiedzy, którą zbierałem przez 10 lat.
Za darmo, zupełnie za darmo rozdane, nie? Super, dzięki Piotr bardzo za odpowiedź. Kolejne pytanie jest od Magdy. W jaki sposób negocjować cenę mieszkania, które jest droższe niż 800 tysięcy? Niby się nie sprzedają, a również drożeją w zaskakującym tempie. Rozumiem, że czekasz na mnie. Tak, wiesz, daję ci pierwszeństwo jako gościowi zawsze. Słuchajcie, no przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest klientem na takie mieszkanie. Tutaj nie przyjdzie ten taki kabaretowy Janusz z Grażyną oglądać takich mieszkań, więc też sprzedający jest zupełnie na innym poziomie. No znowu, trzeba się odpowiednio do takiej rozmowy przygotować. Ktoś, kto sprzedaje tak drogie mieszkanie, no musiał najpierw je sobie kupić. No chyba, że to faktycznie jest mieszkanie, które wzrost wartości w czasie miał miejsce, bo w tej okolicy coś się mocno zmieniło i faktycznie może po drugiej stronie być no taki statystyczny Polak, z którym rozmawiamy jak z każdym innym w negocjacjach, o których dzisiaj mówimy. Natomiast jeżeli jest to mieszkanie z rynku premium, jeżeli jest to rynek pierwotny, tak drogi już teraz, no to faktycznie do tych negocjacji trzeba się przygotować troszkę inaczej niż do rozmowy w bloku z wielkiej płyty. No możemy mówić do rana, jak to zrobić, natomiast co najważniejsze, to przede wszystkim zebrać informacje, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie, o czym już dzisiaj była mowa, postarać się sobie odpowiedzieć, dlaczego my chcemy to kupić i jak musimy to kupić, żeby nam się to spięło, no i mieć na to przygotowane argumenty. To nie da się nakreślić skryptu, który zawsze zadziała, bo to by było zbyt proste, nie? Szlibyśmy tam z kartką, odczytali regułki i mamy kupione taniej. Trzeba reagować na bieżąco, a zgromadzenie odpowiedniej ilości informacji, poznanie technik negocjacyjnych tylko nam w tym pomoże, że będziemy się czuli po prostu pewniej, będziemy bardziej naturalni w tej rozmowie. Dajmy się polubić, zbudujmy relacje, a później no to już w zależności tylko od tego, czy dotrzemy do faktycznych powodów sprzedaży i będziemy mieli jakieś antidotum na ten ból, czy też nie. No, nieważne, gdzie się poślizgnąłeś, nieważne, gdzie się przewróciłeś, ważne, gdzie się poślizgnąłeś. Czyli jeżeli finalnie do deala nie dojdzie, to znaczy, że jednak nie odkryliśmy tych prawdziwych powodów i nie daliśmy na to antidotum. Bo ten ktoś, kto to wystawia na sprzedaż, chce to sprzedać. I to nie jest tak, że chce sprzedać za 800 tysięcy i koniec. Jest jakiś powód, dlaczego chce to sprzedać za tyle i koniec. Jeżeli ten powód odkryjemy, to może się okazać, że cena ok, ale inne elementy, o których już wspominałem, podlegają negocjacji i może się okazać, że ta cena powyżej 800 tysięcy wcale nie jest już taka straszna, nie? Bo jesteśmy w stanie wykreować wartość na innych elementach. Jest to bardzo złożone, dlatego wspomniałem o tym trzecim module przygotowanie do negocjacji, bo tam no, jest to rozebrane naprawdę na czynniki pierwsze. Bez tego trudno się rozmawia o dużych dealach. Ja tylko dodam jedno zdanie tutaj. Tutaj mamy taką sytuację, w której oczekiwania nasze są takie, że ktoś, kto ma mieszkanie, które się nie łapie na program Bezpieczny Kredyt, no to powinien teoretycznie, nawet zgodnie z tym, co mówiliśmy, bo my o tym mówiliśmy godzinę temu, tak, powinien trochę łatwiej się z nim negocjować. Ale taka osoba może o tym nie wiedzieć. To znaczy taka osoba może mieć przekonanie, że przecież wszystko rośnie, tak? Nie tylko jej mieszkanie rośnie, znaczy nie tylko mieszkania te małe do 800 tysięcy, ale że wszystko przecież rośnie, bo przecież popyt jest większy na wszystkie mieszkania. I tutaj forma i sposób, w jakiej zasygnalizujemy takiej osobie, że akurat właśnie te wzrosty nie dotyczą tych mieszkań, chociaż one i tak dotyczą, bo rykoszetem dostają, ale może spowodować, że zbudzimy u niej taką wątpliwość co do tej ceny, tak? Czyli właśnie chociażby tą techniką myśli, myślało, okazało się, tak? No tak, więc co pan myśli? W sumie właśnie sporo osób myśli, że teraz te ceny wszystkich mieszkań rosną, ale kiedy jednak porównujemy dane dotyczące tego, które mieszkania najbardziej rosną, no to okazuje się, że to jednak są najbardziej rosną te, które się kwalifikują na program, czyli te na przykład za 500 000, za 400 tysięcy i tak dalej. Natomiast tych drogich mieszkań, no wcale ceny nie rosną, bo tam jest dużo mniejszy popyt. No i to może być taki argument, który w odpowiedni sposób trzeba tej drugiej stronie po prostu przekazać. Dobra, słuchajcie, bo tych pytań jest jeszcze trochę, a my po prostu tutaj jeszcze czasu mamy już standardowo, jak to u mnie, niewiele. A jak budować relacje i negocjować z pośrednikiem, bo co innego właściciel, a co innego pośrednik? Piotr, dwa zdania na ten temat? W
W tym wypadku szczególnie istotne jest, żeby w pośredniku mieć przyjaciela i partnera biznesowego, a nie z nim negocjować, bo pośrednik to nie jest zło konieczne w transakcji. Jeżeli podejdziemy do tematu tak, że bez pośrednika w ogóle do tej transakcji nie dojdzie, to troszeczkę to przeramujemy. No, kim jest w tej całej układance pośrednik i po co on to robi? On to robi po to, żeby dostać prowizję za swoją pracę. On tę prowizję bierze z obu stron i w jego interesie jest sprzedać to mieszkanie możliwie drogo, no bo prowizja to jest jakiś tam procent od wartości transakcji. I teraz, jeżeli zbudujemy odpowiednią relację i zapewnimy pośrednika, że on swoje zarobi i tak ja pracuję, jak ja współpracuję z pośrednikami, to pośrednik zawsze jest wynagradzany od ceny ofertowej, a jeżeli uda się wynegocjować jakąś fajną cenę, to jeszcze dostaję bonus od tego, w czym pomoże mi to wynegocjować. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić z pośrednika adwokata diabła i który ma, że tak powiem, oszukać swojego klienta. Nie, wręcz przeciwnie. Pośrednik wie dokładnie, czego ten jego klient potrzebuje. Mówimy oczywiście o pośredniku, który jest świadomy i wie, co robi, a nie kimś, kto zaczął tydzień temu pracę i po prostu przypadkiem mu wpadła oferta i on jeszcze nic nie wie na ten temat, jak ten zawód wygląda. Więc pośrednik wie, co jest tym bólem tego klienta i jak najlepiej można mu pomóc. Żaden pośrednik nie zbije ceny poniżej potrzeby swojego klienta tylko po to, bo my się z nim dogadaliśmy. To tak nie działa. Z pośrednikiem trzeba zbudować relację biznesową. On oczywiście musi się czuć bezpiecznie, że on swoje zarobi, a wtedy będzie skłonny po prostu pomóc najlepiej, jak potrafi swojemu klientowi, żeby szybko doprowadził do transakcji, załatwił swoje te problemy, bo tak jak znowu to powtórzę, za sprzedażą nieruchomości zawsze stoi jakiś problem, i to nie zawsze jest cena. Nie? Pośrednik o tym wie, jeżeli jest dobrym pośrednikiem i po prostu z tym klientem swoim ma dobre relacje, a my budując relacje z pośrednikiem możemy sobie skrócić ścieżkę po prostu do dojścia do tego właśnie kluczowego elementu, który powoduje, że do transakcji dochodzi, często w cenie, która nas satysfakcjonuje, bo ta cena, jak powiedziałem, często gra wtórną rolę. Jak to dobrze, że ja zawsze proszę Ciebie, żebyś pierwszy odpowiedział, bo tak wyczerpująco pięknie odpowiada, że ja już nie mam co dodawać. A jedno zdanie, komentarza z mojej strony, jak budować relacje z pośrednikiem. No przede wszystkim, wy jesteście specjalistami, jesteście profesjonalistami, którzy tych transakcji na rynku będą robić więcej. W związku z czym z perspektywy współpracy długofalowej należałoby przede wszystkim na to zwracać uwagę, tak? Oczywiście jest taka technika, która się nazywa obietnica raju, gdzie mówimy, że będziemy dużo robić, a później nie robimy, ale ja tutaj mam na myśli raczej jednak sytuację, w której no, pokazujemy temu pośrednikowi, że warto dobrze z wami współpracować. Oczywiście nie chcę wchodzić tutaj na grunt konfliktu interesów, nie chcę wchodzić na grunt jakiejś nieuczciwości ze strony pośrednika, bo jeżeli pośrednik reprezentuje sprzedającego, to powinien być dla niego negocjatorem, prawda? Więc powinien być dla was równorzędnym przeciwnikiem. Natomiast no jest na pewno taka sytuacja, w której pośrednicy na przykład z dwóch stron pobierają wynagrodzenie, to wtedy są pośrednicy mediatorami, tak? Oni już nie są negocjatorami, tylko mediatorami. No i wtedy ich podstawowym celem jest dopiąć transakcję. Więc jakby wasza tutaj inicjatywa ku temu, żeby dopiąć transakcję, będzie dla nich głównym motywatorem do tego, żeby zrobić ten biznes. No czasami po prostu się pośrednika zatrudnia. Czyli mówiąc krótko, oferuje się mu na przykład dodatkowe wynagrodzenie za uzyskanie tak zwaną premię za sukces, tak? Czyli za uzyskanie na przykład lepszej ceny. Oczywiście w sytuacji, w której pośrednik nie jest na wyłączność, nie reprezentuje drugiej strony, no bo wtedy byłoby to skrajnie nieuczciwe ze strony pośrednika. Kolejne pytanie jest pytanie z gatunku prawnego i powiem szczerze, nie znam odpowiedzi na to pytanie, mimo że posiadam takie mieszkanie i podzieliłem je na dwa, ale nie robiłem tego prawnie. Nie mam tam dwóch ksiąg, to mieszkanie jest na jednej księdze, ono fizycznie jest tylko podzielone, no bo było bardzo łatwo je podzielić, bo ono w zasadzie było wybudowane jako dwa. Natomiast nie jestem, wydaje mi się, że to są wtedy inne przepisy i wtedy jesteśmy w stanie takie mieszkanie bez problemu podzielić. Nie wiem, Piotr, czy ty masz wiedzę na ten temat, czy musimy Janusza odesłać do jakiegoś prawnika tutaj? Wiesz co, nie wiem jak to w kontekście w ogóle tych ostatnich zmian w tej ustawie deweloperskiej, natomiast ta kwestia współczynnika miejsc parkingowych no w zasadzie kończy się w momencie oddania budynku do użytku.
Nie? W momencie, jak już są wszelkie odbiory i budynek został oddany do użytku, to w zasadzie kończy się odpowiedzialność dewelopera względem tych przepisów i co tam zrobią właściciele, no to jest już wtórna rzecz. Oczywiście, jeżeli nieruchomość wydzielona spełnia parametry mieszkania, czyli tam ma te minimum w tej chwili chyba 25 metrów kwadratowych i te wszystkie kwestie związane tam z wentylacjami i tak dalej są ok. W mojej opinii nie ma przeszkód, żeby to podzielić formalnie, również założyć osobne księgi, bo wtedy już ten element współczynnika miejsc parkingowych nie ma najmniejszego Nie ma. znaczenia. Tak, to ma Ja znaczenie przy uzyskaniu pozwolenia na budowę przez dewelopera i później odbiorów, nie? To on musi ten współczynnik spełniać, a później to już nie ma znaczenia. To już można sobie poszatkować, jak to się komu podoba. U mnie był problem innej natury, ponieważ wejście do tego dużego mieszkania jest przedsionkiem, z którego później odchodzą jakby drzwi na dwie strony. No i kłopotem może być te 2,5 metra kwadratowego, które jest tym przedsionkiem, no bo trzeba się zastanowić, jak po podziale, do którego mieszkania będzie przynależeć ten przedsionek. No bo ten przedsionek może przynależeć albo do mieszkania jednego, albo do drugiego i wtedy musi być służebność ustanowiona na tych 2 metrach, albo można oddać do wspólnoty, ale żeby oddać do wspólnoty, no to musi mieć zgodę wszystkich we wspólnocie. Więc to był dla mnie jakiś tam problem, który notabene zresztą powód, dla którego ja nie dzielę tego na dwie księgi, jest totalnie prozaiczny. Jeżeli prowadzą kiedyś kataster, no to będę miało jedno mieszkanie mniej, bo będę miał na jednej księdze, tak? Jako jedno mieszkanie. Więc taka głupota, ale do tej pory nie. Jakby ja też nie kupuję mieszkań na wynajem z intencją sprzedaży. Oczywiście, gdybym kupował z intencją sprzedaży, to pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to bym doprowadził do prawnego podziału tego mieszkania ze względu na dużo wyższą wtedy cenę z metra mieszkania 46-metrowego niż 92-metrowego, prawda? I większy możliwy zarobek. Kamila pyta, jak wybrnąć z sytuacji, gdy pytamy, Izabela, tak realnie sprzedałaby pani to mieszkanie, a sprzedawca odpowiada, wie pani, ja podałam cenę, więc byłabym wdzięczna, gdyby pani podała swoją propozycję. Czyli mamy klasyczną sytuację, w której próbujemy uzyskać od drugiej strony informacje o zejściu z ceny, a druga strona jednak trzyma tą cenę, tak? Piotr, chcesz dwa zdania? Choćby wspomniana już dzisiaj ta technika podwójnej gardy. No, wie pani, pierwotnie planowaliśmy przeznaczyć tyle. No, widzę, że w tej cenie niestety na rynku nic nie znajdziemy. No, o ile musielibyśmy się podnieść? Po prostu. Nie? To jest jedna z technik. Takich technik jest wiele. No więc znowu odsyłam do materiałów, których jest wszędzie pełno. Nie? Tak. Dobra. Ja bym powiedział tylko tyle, że to nie jest nic złego, że druga strona się jakby tu okopie na tej swojej cenie i że my musimy później kotwiczyć. No bo właśnie chociażby wykorzystując technikę podwójnej gardy możemy zakotwiczyć i tyle. I po prostu idziemy dalej. Nie przejmujemy się tym, że nam nic nie zeszli. Tak? To owszem, jest trochę destrukcyjne dla nas, ale nawet zobaczcie, to może być nawet o wiele bardziej dla was destrukcyjne w sytuacji, jeżeli ta sprzedająca powie, no dobrze, wie pani co, no 200 zł mogę zejść. To jeszcze jest bardziej destrukcyjne niż wtedy, jak ktoś powie, dobra, podaj mi swoją cenę. No bo wtedy tak naprawdę jeszcze bardziej kotwiczy tą cenę niż w momencie, kiedy nie podaje nic, tak? Więc jak widzisz, Kamila, jest to całkiem dobra sytuacja, w której po prostu musimy podać swoją cenę. Jarek pyta, gdy widziałem mieszkanie na żywo, to lepiej rozmawiać z właścicielem przez telefon, czy umówić się na kolejne spotkanie? Ja odpowiem tym razem jako pierwszy, a poproszę Piotra, żeby dodał, ponieważ jestem generalnie, moja praktyka, doświadczenie wielu lat powoduje, że znaczy może raczej, rób wszystko, żeby kontakt był jak najbardziej zbliżony, czyli patrz face to face. Czyli najłatwiejsze negocjacje to są negocjacje, kiedy mamy drugiego człowieka po drugiej stronie, kiedy budujemy relacje, kiedy rozmawiamy, kiedy możemy regułę lubienia zrobić, kiedy możemy pochwalić za coś, kiedy możemy zrobić ingratiację, kiedy możemy się po prostu uśmiechnąć, kiedy możemy znaleźć wspólne jakieś zainteresowania i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, zawsze staram się dążyć do spotkania. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to nawet bym nie rozmawiał przez telefon, tylko zorganizowałbym Zooma na przykład, albo jakąś Skype'a, czy coś takiego, żeby widzieć tego drugiego człowieka i to, jak reaguje na moją propozycję, albo jak reaguje na jakiekolwiek pytania z mojej strony. Piotr, coś dodać?
Jak najbardziej potwierdzam, mi się zdarzało robić prezentacje, czy to pokojów na wynajem, czy mieszkań na sprzedaż przez właśnie Skype'a, Zooma, dla tam na przykład dla żony, męża i tak dalej. No, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy łatwiej wam odrzucić rozmowę przez telefon, jak dzwoni jakiś tam akwizytor, czy łatwiej wam odmówić komuś, jak was zaczepi na ulicy? Nie? Odsetek tych zaczepek na ulicy skutecznych jest znacznie wyższy niż takie zaczepki telefoniczne, bo przez telefon nie mam czasu, pyk, nie? Czy po prostu nie, ta cena nie wchodzi w grę, pyk. I jest po rozmowie. Jak ma się człowieka przed sobą, no to też mamy opór mu odmówić, tak po prostu jednoznacznie. Stąd te wszystkie techniki maskowania. To ja się muszę jeszcze zastanowić, a to się dzwonimy, pozostańmy w kontakcie. To wszystko są formuły pożegnalne i dobrze to wiemy, jeżeli ktoś ma z handlem do czynienia. Natomiast ludzie nie potrafią powiedzieć wprost, a jak patrzymy w oczy, to już w ogóle, nie? Dokładnie, dokładnie tak i myślę, że to jest chyba wyczerpany ten temat. A będziemy pomalutku za chwilę zawijać do brzegu. Jeszcze jest kilka pytań, nie chciałbym czegoś pominąć. To jest pytanie stricte techniczne o kurs, więc jeżeli tutaj Dominik, znaczy może tak, live'y odbywają się w środę. Jest jeden wyjątek, mianowicie wyjątkiem jest 1 listopada, bo to jest Święto Zmarłych, więc live w tygodniu za Święto Zmarłych odbędzie się w poniedziałek. Live'y odbywają się o godzinie 19:00, we wszystkie środy poza 1 listopada. Także to jest odpowiedź na Twoje pytanie, Dominik. Tu jest ciekawe pytanie. Ja pozwolę sobie zacząć, bo Janusz zadał pytanie o to, jak negocjować ze sprzedającym działkę, na której jest słup energetyczny. Ja zakładam, że to jest wada tej działki, że ten słup energetyczny tam jest. Chociaż w Krakowie wybudowano bloki na osiedlu Dywizjonu 303 przy samym słupie energetycznym, po obu stronach słupa i okazuje się, że ludzie kupili po 8 tysięcy, teraz jest 15, a to było 3 lata temu. Natomiast ja odpowiem na to pytanie trochę szerzej niż pytanie Janusza, ale odnoszące się do pewnej struktury reagowania w takich sytuacjach. Otóż każdy demon sprzedającego, czyli wspomniany wcześniej sąsiad, czyli właśnie, nie wiem, zalewowa część działki, brak zjazdu z drogi publicznej, trzecie piętro w bloku bez windy, słup energetyczny, ruchliwa ulica przed oknem i tak dalej, to wszystko są jakieś demony sprzedające, które de facto po poruszeniu przez nas powinny spowodować obniżkę ceny albo presję na obniżkę ceny. Ale co jest bardzo ważne, jeżeli wy zaczniecie atakować drugą stronę albo wręcz ją nakłaniać do obniżki ceny, sygnalizując jej, że powodem jest ten demon, to druga strona wręcz się zablokuje i to może zadziałać w odwrotnym skutku, niż byście chcieli. To znaczy ta druga strona po prostu się zablokuje. I teraz skuteczną metodą, trudną do realizacji, ale skuteczną, jest nie pokazywanie komuś, obniż mi cenę, bo jest słup energetyczny, tylko jest wzbudzenie u niego działania tego demona, żeby on sam poczuł presję i sam chciał obniżyć cenę, ponieważ to są pewne możliwe do trudności, które mogą się wydarzyć w przyszłości. Czyli mówiąc krótko, a jeżeli na przykład kupowałbym działkę, na której jest słup energetyczny i chciałbym użyć tego argumentu, to powiedziałbym tak, że wie pan co, albo mi się ta działka podoba, i tylko martwi mnie jedna rzecz. Martwi mnie jednak ten słup energetyczny, bo no ja co prawda jakby tutaj no, o tym, co myślę wybudować, to może nie do końca jest jakimś takim największym problemem, ale boję się, że gdybym nie daj Bóg musiał w przyszłości sprzedać tą działkę, bo gdyby coś mi się wydarzyło, czy po prostu przełom pieniędzy za szybko, to będę miał bardzo duże problemy ze sprzedażą, bo jednak dla większości osób będzie to problem. Czyli mówiąc krótko, komunikujesz komuś wadę, nie atakując go, że to jest wada, tylko mówiąc, że to jest twój problem jako ewentualnego potencjalnego nabywcy, z którym ty się musisz mierzyć w przyszłości, to de facto jest jego problemem, ale on nie czując się zaatakowany nie powinien odpowiedzieć atakiem. I jest to jakaś tam forma presji, która powinna zostać wywarta i po prostu tutaj jest trudniej jemu, znaczy on nie będzie się bronił, tak? Jest zmniejszone ryzyko, że się będzie bronił. Także taki jest mój pomysł na komunikowanie jakichkolwiek wad nieruchomości, które negocjujecie, żeby nie robić tego zbyt agresywnie, nie robić tego jako powód do obniżki ceny, tylko jako problem, jako zmartwienie, jako trudność, którą sami dostrzegamy dla nas ewentualnie w przyszłości, gdybyśmy musieli sprzedawać, co de facto oznacza problem dla ciebie. Coś chcesz dodać, Piotrek? No jeszcze tylko jedną rzecz w zasadzie, bo wszystko w zależności też od tego, czy
ta dana cecha, no w tym wypadku ten przywołany słup energetyczny, czy to było jakoś wyeksponowane już w ogłoszeniu, czy to jest w ogóle dla nas zaskoczenie na miejscu? Bo w tym wypadku no to może być dużo mocniejszy argument, nie? Jeżeli to było przemilczane, czy była w ogóle próba ukrycia, no bo jeżeli ktoś widzi w ogłoszeniu, że mieszkanie czwarte piętro bez windy w ogłoszeniu wprost napisane, a później przychodzi i zaczyna marudzić, że czwarte piętro bez windy, no to faktycznie sprzedający się okopie i powie, no co pan, czytać nie umie? Nie? Ale jeżeli jest cecha, o której w ogóle została przemilczana, no to oczywiście jest to też element, który możemy wykorzystać, najlepiej komunikując to w formie, o której mówisz, bo tutaj pamiętajcie, że w handlu możecie i w negocjacjach, który jest elementem handlu, możecie mieć rację albo relacje. A relacje są dużo ważniejsze niż racja w tym wszystkim, więc no, grunt to tak tą komunikację prowadzić, aby tych relacji sobie nie popsuć. No i tutaj ten twój przykład i pomysł na to, jak to zakomunikować, świetny. Super, dzięki. Dobra, słuchajcie, ze dwa jeszcze odpowiemy i będziemy pomału kończyć, bo mamy już 2 godziny za nami. Kasia pyta tak, podobno w bloku są pluskwy, co przy kupnie taniego, takiego, rozumiem, mieszkania i później przy sprzedaży, jak się zabezpieczyć? Ja powiem tak, no, mam doświadczenie z pluskwami, bo mam najemców kilkudziesięciu i zdarzają się pluskwy na mieszkaniach, najczęściej przytargane przez kogoś w walizce, co ciekawe, i najczęściej z Ameryki Północnej, co ciekawe, przynajmniej mieliśmy 2 takie przypadki. I pluskwy nie są problemem, z którym nie można sobie poradzić. Jest to kwestia opróżnienia mieszkania na przynajmniej 1 dobę, co może logistycznie być problemem w przypadku inwestycyjnego mieszkania, z wezwania odpowiednich służb i jest duża szansa, że sobie z tym poradzą. No, faktycznie gorzej jest, jeżeli jest to problem nieprzywleczony przez ciebie, czy twojego najemcę, czy osobę, która tam mieszkała, tylko jest to problem gdzieś w bloku, no to wtedy trzeba interweniować już w administracji, czy właśnie we wspólnocie i podejmować zakrojone szeroko, na szerszą skalę te działania. Tak? Natomiast moje doświadczenia są takie, że pluskwy są dość łatwe do wywalenia i nie wiem, przynajmniej ja nigdy nie miałem z tym większych problemów. Nie wiem, Piotr, jak ty to masz z doświadczenia? W mojej opinii robactwo w ogóle nie jest problemem, ponieważ tak jak mówisz, no dzisiaj przy dzisiejszych technologiach i tej chemii można się tego w dość prosty sposób pozbyć, albo się to robi tylko u siebie w takim przypadku, jak wspomniałeś, albo trzeba zadziałać systemowo. No każdy administrator budynku chętnie się w to włączy, bo to jak zaczniemy na niego naciskać, to on może na tym tylko stracić. Dlatego tutaj raczej, jeżeli wiemy o tym, że to jest, no oczywiście coś trzeba z tym zrobić, absolutnie nie próbować to ukryć, tylko się tego pozbyć. Natomiast na to są dość proste metody dzisiaj, szybkie, szybko działające, także no, dobra firma, która się zajmuje dezynsekcją i jedziemy z tematem. Przerabiałem to nawet kilka tygodni temu, jak teraz była wymiana najemców, to okazało się, że w jednym z mieszkań dla studentów faktycznie nowo wprowadzający się najemcy, pierwsze co zauważyli, to karaluchy akurat, nie? Ogromny blok, ponad, no ja mieszkam na pierwszym piętrze, znaczy mieszkam, mam to mieszkanie na pierwszym piętrze, numer 397 mieszkania, no to duży blok, nie, generalnie. W tym musi być robactwo, natomiast szybka akcja, I po temacie, posprzątane już, nie? Super. Krystian pyta o kontekście kursu, to ja odpowiem, czy są techniki negocjacji na rynku pierwotnym. Kurs jako moduły nie zawiera takiego modułu, natomiast jeżeli jesteśmy na spotkaniach online, no to po pierwsze można na spotkaniach online poruszyć ten temat i możemy na to poświęcić jakiś czas, żeby dokładnie to przedyskutować, no bo też trochę tej wiedzy tam jest, natomiast no stricte odpowiadając na twoje pytanie, jakby nie ma modułu dotyczącego negocjowania na... I powiem szczerze, że nikt się o to nigdy nie zapytał, a jest to ciekawe pytanie i myślę, że powinienem chyba coś takiego dołączyć. Także fajnie, że na to zwróciłeś uwagę, natomiast na pewno na live'ach można ten temat poruszyć i na pewno można go gruntownie przedyskutować. Są jeszcze 2 pytania i na nich kończymy. Jedno pytanie dotyczące kursu i pytanie merytoryczne dotyczące negocjacji. Mateusz pyta, co jeśli wykupi kurs i niestety nie będzie mógł uczestniczyć w którymś dniu, ponieważ praca nie będzie mi pozwalała, to co wtedy? Wszystkie live'y są nagrywane i wszystkie live'y są później podwieszane 3-4 dni po live'ie pod konkretnym modułem, którego live dotyczył, więc możesz sobie obejrzeć.
Dwie ważne rzeczy. Zgodnie z regulaminem dostęp macie na 3 lata do platformy, do wideo, do wszystkiego. Natomiast ja no, publicznie to mówię, dopóki moja firma będzie istnieć, dopóki platforma będzie istnieć, to nie będę nikomu zabierał dostępów. Więc w tym momencie już osoby, które są z pierwszych edycji, już są ponad 3 lata i dalej mają dostępy i dalej je będą miały. Także to jest też istotne. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Mateusz, w takich najbardziej już ekstremalnych przypadkach, jeżeli faktycznie masz tak, że na przykład nie chciałbyś tracić możliwości warsztatowej pracy, tak? No bo co ci da obejrzenie wideo z warsztatu? Chciałbyś poćwiczyć? No to jest taka możliwość, że możesz się dopisać teraz do kursu, przejść sobie kurs wideo, natomiast w ekstremalnym, takim wyjątkowym sytuacji jak teraz możesz przystąpić do kolejnej edycji kursu, na przykład kiedy będą ci bardziej odpowiadać spotkania live, jeśli chodzi o terminy, i wtedy możesz w live'ach wziąć udział w kolejnej edycji, tak? Ale to już mówię, to jest takie ekstremum, no raczej to się rzadko zdarza. Ostatnie pytanie, słuchajcie, merytoryczne, 21:05, będziemy pomału kończyć. Przemek pyta, a jak negocjować z handlarzem, którego rozpoznałeś i zdajesz sobie sprawę, że za mało. O, to dobre pytanie. Wyceniłeś swoje mieszkanie. Zakładam, że rozpoznałeś flipera i zakładam, że jest to osoba, która pewnie negocjuje twardo i pewnie zdałeś sobie sprawę, że może co, że chciałbyś wystawić drożej. Chyba ja to tak odbieram. Co ty, Piotrze, o tym myślisz? No, jeżeli faktycznie jest to zasadne, czyli wiesz, że drożej sprzedasz, zero skrupułów. Wie pan, no, cena była aktualna do wczoraj, dzisiaj już jest taka i co pan na to? Bo jeżeli jest rynek, na którym dany towar się za daną cenę sprzeda, to tutaj no, nie prowadzisz fundacji charytatywnej, nie chcesz fliperowi zrobić dobrze. Tylko zadbaj o swój interes i zakomunikuj jasno, postaw granicę. Ale jeżeli to poczucie, że wyceniłeś za mało, wynika z tego, że on mocno negocjuje i już przekroczył, że tak powiem, te twoje widełki, które miałeś, no to niestety pominięcie przygotowania przesądza o porażce. I to nie jest kwestia tego, że za nisko to było wycenione, tylko kwestia tego, że cena nie była obroniona w odpowiedni sposób, nie? Także mówię, jeżeli faktycznie no, przestrzeliłeś cenę i rynek da więcej, wycofać ofertę, wystawić drożej, bo rynek da więcej. Ale jeżeli to wynika z tego, co powiedziałem, takiego poczucia, że zbyt szybko wystrzelałeś się z całego wachlarza tych ustępstw, jakie miałeś i teraz już ci nic nie zostało, no to jest popełniony błąd już w samym procesie negocjacji. No i to jest pewnego rodzaju impas, nie? Bo do deala może nie dojść, jeżeli dalej, już brzydko mówiąc, nie ściągniesz porków, nie? Ja bym się tylko jeszcze odniósł do jednej kwestii, bo zakładam, z jakiego powodu Przemek tutaj ma gdzieś jakiś problem. Jest to pewnie taki kłopot natury, wiesz, nie powiem emocjonalnej, ale takiej właśnie, no głupio jest po prostu w trakcie rozmowy komuś nagle cenę podnieść, tak? Pewnie w tym kontekście Przemek to pytanie zadawał. I tutaj jest taka sytuacja, że ja mam trochę tego doświadczenia za sobą, tak? Są to pewnie setki, jeśli nie tysiące tych spotkań i negocjacji. I mnie już nic nie zdziwi. I ja już widziałem sytuację, gdzie ludzie negocjowali u notariusza, gdzie wcześniej byliśmy dogadani. Ja widziałem sytuację, gdzie byliśmy dogadani, ktoś przestał odbierać telefony, nie przyjechał do notariusza. Mieliśmy też takie sytuacje. I tutaj tak naprawdę, ja myślę, że jak po drugiej stronie jest zawodowiec, no to on ma świadomość tego, że transakcja się może wysypać do samego końca. Więc ja bym nie owijał w bawełnę, nie kombinowałbym, tylko trochę też jak Piotr powiedział, ale po prostu powiedziałbym wprost. Użyłbym takiego zdania, wie pan co, mógłbym tutaj ściemniać, że nie wiem, nagle się siostra pojawiła, czy brat, ale powiem uczciwie i wprost. Wystawiłem to ogłoszenie i po prostu już kilka osób przyjechało i ja się zorientowałem, że nie doszacowałem tego mieszkania, po prostu. I no chcę być z panem uczciwy, no bo to samo powiem tym pozostałym, którzy już oglądali, a się napalili i tak dalej. No, niestety muszę tą cenę podnieść, tak? Na tyle i tyle. No i co pan na to, tak? Czyli po prostu, nie wiesz, nie chylić się na jakieś wymyślanie, ściemnianie, tylko po prostu powiedzieć, tak? Powiem uczciwie i wprost. Sytuacja mnie zaskoczyła, więcej osób. I tak jest głupio to robić, no ale po prostu taka jest sytuacja. No, ja potrzebuję pieniędzy na przykład z tego mieszkania i tak dalej. No i no, nie mogę tutaj za bardzo patrzeć na sentymenty. I tyle. Tyle. Po prostu wprost.
uczciwie i wprost. To jest w ogóle bardzo fajne zdanie, tak? Mógłbym coś wymyślać, ściemniać, ale powiem uczciwie i wprost. A i najczęściej jest też tak, że później wszyscy trochę ściemniają, nie? No, ale dobrze. Dobrze to działa. Dobrze. Słuchajcie, tutaj już pytania z gwiazdką mi się skończyły. Widzę, że pojawiły się pytania o link do nagrania. Wszyscy dostaniecie linki do nagrania, moi drodzy, w mailu z podsumowaniem webinaru. Jutro rano o 9:00 Ania do Was wyślę maila, gdzie będzie napisane, że mamy nagranie z wczorajszego webinaru. Gdybyście nie dostali, to piszcie do nas kontakt@kursynegocjacji.pl albo na mój fanpage na wiadomość prywatną. Ze swojej strony chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować w następującej kolejności wszystkim osobom, które się tutaj pojawiły live, a było Was w szczytowym momencie prawie 600 osób, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Piotr, świetny wynik, jeden z lepszych u mnie na webinarach. To jest pierwsze podziękowanie dla wszystkich, którzy poświęcili swoją środę wieczorem i przyszli posłuchać tych dwóch tutaj przemądrzałych cwaniaków, co o negocjacjach mówią. W drugiej kolejności chciałem bardzo serdecznie podziękować Tobie, Piotr, za to, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem, że podzieliłeś się wskazówkami i swoją wiedzą. Bardzo dobrze mi się z Tobą rozmawiało. Było, myślę, fajnie na luzie, ale jednocześnie bardzo merytorycznie. Dzięki, że jesteście do tej pory. Jak będziecie to oglądać później, to też Wam dziękuję, że zwróciliście uwagę na ten materiał i oglądacie. Przychodźcie do mnie na wszystkie webinary w przyszłości. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli jeszcze strony nie polubiliście, a chcecie mieć takie materiały, to polubcie stronę. Zasubskrybujcie kanał na YouTube. Ostatnio się trochę mniej dzieje, bo odkryłem tego TikToka i tam trochę shortsów jest, ale na pewno nie zapomnę o YouTubie. Piotrze, czy chcesz na koniec coś od siebie powiedzieć? Podziękować przede wszystkim Tobie za zaproszenie, wszystkim za uwagę. Jeżeli któryś z tematów nie został wyczerpany, no a limit czasowy niestety nie pozwala na zgłębienie wszystkiego tak dokładnie, jak pytający chciałby, to deklaruję, że jestem do Waszej dyspozycji. Odezwijcie się proszę najlepiej przez Facebooka, tylko zwróćcie uwagę przez profil prywatny mój. Wisi jakiś mój stary fanpage, który wisi, ja z niego praktycznie nie korzystam, więc znajdźcie mnie na profilu prywatnym w takiej tam niebieskiej, błękitnej koszuli i ja na pewno na wszystkie ewentualne pytania odpowiem. Weźcie tylko pod uwagę, że być może moja żona już rodzi, więc mogę być wycięty przez jakiś czas, natomiast nie zostawiam pytań bez odpowiedzi. Gdyby ktoś chciał powspółpracować coś na rynku nieruchomości, to działam w Bydgoszczy i nie tylko. Dzięki Wam za wspólny wieczór. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem na wstępie, to co tutaj było mówione, komuś się do czegoś przyda. Super, super. Piotr, bardzo dziękuję. Ja tylko jeszcze jedno zdanie, bo widziałem, jaki Mateusz komentarz napisał. Dzięki Wojtek za odpowiedź. Jestem kierowcą zawodowym, więc ten czas mam napięty, a kurs negocjacji by mi się przydał w zakupie sprzedaży. Jak coś, to zwolnię się z pracy. Jezu, mam nadzieję, że chodzi o takie, wiesz, że wcześniej wyjdziesz, a nie, że w ogóle się zwolnisz z pracy. To tego nie rób, słuchaj, to jeszcze nie, to za wcześnie, to tego nie rób. Jest pytanie jeszcze od Henryka, czy można kupić książkę lub kurs pana Piotra? Panie Piotrze, pan chyba książki to jeszcze nie napisał i kursu nie No nie, stworzył. książki kursu nie napisałem, natomiast jeżeli będą jakieś konkretne pytania, chętnie na nie odpowiem. Po prostu ja jako ja. Tak, ze zwykłej Super. ludzkiej uczciwości i chęci pomocy. Świetnie, Piotr. Już jestem 1000% przekonany, że zaproszenie ciebie to był strzał w dziesiątkę. Bardzo dziękuję, że jesteś w naszej też grupie absolwentów, że jesteś też na grupie certyfikowanego negocjatora, też pomagasz, udzielasz się też, nawet wideo ostatni raz widziałem, wrzuciłeś, więc super, że też dzielisz się swoimi spostrzeżeniami. Wielkie dzięki Wam za te miłe opinie. Hubert napisał, że jeden z lepszych webinarów, jaki widział. Bardzo się cieszę. Hubert, obejrzyj też inne webinary, które wiszą u mnie też na YouTubie, te filmy live, które tam są, bo tych webinarów już troszkę też było. I tyle, słuchajcie, nie zabieram Wam więcej wieczoru. Piotr, Tobie również nie zabieram. Sprawdź telefon, czy nie ma jakichś emergency wiadomości. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Piotrze, Tobie jeszcze raz dziękuję za obecność, za dawkę wiedzy. Do następnego razu. Do zobaczenia. Dobrego wieczoru, cześć.